Otwieram sesję. Halo, halo, proszę o spokój. Otwieram sesję Rady Gminy Adamówka 9 kadencji. Bardzo serdecznie witam na dzisiejszej sesji pana wójta Jacka Kierepkę, zastępcę wójta Edwarda Jarmoziewicza, panią Annę Skórską, skarbnik gminy, panią dyrektor Malwinę Misiąg, Centrum Usług Społecznych. Witam również panie i panów sołtysów. Witam panią protokolant. Witam pracownika gminy obsługującego strony elektronicznej. Witam również panią Maję Krzaczyńską i panią Izanetę Popek, reprezentującą firmę EcoPlanet. Stwierdzam, że na stan 15 radnych, na sali mamy 15, a więc Rada może podejmować decyzję, ponieważ jest wymagane kworum. Pozwolą państwo, że przeczytam teraz proponowany porządek obrad. Jako punkt pierwszy otwarcie sesji. Punkt drugi stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci przyjęcie porządku obrad. Punkt czwarty przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt piąty informacja wójta z działalności między sesjami. Punkt szósty podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok. Punkt siódmy. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Adamówka na lata 2024-2028. Punkt ósmy. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w 2025 roku. Punkt dziewiąty. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2025 rok. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku w podatku od nieruchomości na 2025 rok. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych w podatku od środków transportowych w 2025 roku. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Adamówka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2025 rok. Punkt 13. Różne i wolne wnioski. Jako punkt 14. Zakończenie obrad. Czy akceptują państwo proponowany porządek obrad, czy są jakieś inne propozycje? Proszę bardzo, pan wójt. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja proponuję, żeby wprowadzić pewne zmiany do tego porządku obrad, a podyktowane one są różnymi czynnikami, za chwilę będę przedstawiał jakimi. Chodzi w pierwszej kolejności o wykreślenie zapisu punktu siódmego, ponieważ tej uchwały na dzisiejszej sesji nie musimy podejmować. Chodzi o podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Adamówka na lata 2024-2028 i tym samym przesunięcie kolejnych punktów w to miejsce. Natomiast jeżeli chodzi o rozszerzenie porządku obrad, który proponuję, to proponuję dodać w punkt 12 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5/29/2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 30 września 2024 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Adamówka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. To jest konsekwencją uwag, które zostały zawarte w piśmie z Wydziału Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, a dotyczą takich drobnych zmian kosmetycznych, które po prostu zapisy, które zostały wprowadzone do tej uchwały, warunkuje ustawa. I Wydział Nadzoru i Kontroli stwierdził, że po prostu tych zapisów już nie musimy cytować w uchwale Rady Gminy.
W punkcie 13 proponuję podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2/10/2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków, ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy. Jest to bardzo podobna sytuacja, gdzie Wydział Nadzoru i Kontroli zasugerował drobne korekty, jeżeli chodzi o zapisy w tej uchwale. Oczywiście to szczegółowo przedstawimy, chyba że Państwo chcecie w tej chwili szczegółowo te zmiany przy omawianiu projektu tej uchwały. W punkcie 14 proponuję podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. To chodzi o te działki, o których rozmawialiśmy na posiedzeniu Komisji Łączonych. Są to działki, które zostały, pozostały po wydzieleniu pasa drogowego drogi powiatowej. W tym przypadku akurat w Majdanie Sieniawskim. Wnioskodawcą był pan Buniowski. W punkcie 15 podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. Dokładnie taka sama sytuacja. Wnioskodawcą był pan Dubel. Punkt 16 podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. Wnioskodawcą pani Teresa Macko. A miejscowość Adamówka. Punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. Chodzi o miejscowość Krasne. Tu wnioskodawcą by pan Wawrzaszek. Punkt 18. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. Wnioskodawcą pan Działo, to jest Majdan Sieniawski. Punkt 19. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. Miejscowość Majdan Sieniawski. Wnioskodawcą był pan Grelak. I punkt 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. Wnioskodawcą pan Dziura, Majdan Sieniawski. Te uchwały były przedstawiane bardzo, projekty tych uchwał były bardzo szczegółowo przedstawiane na, może nie projekty, ale tematy były bardzo szczegółowo przedstawiane na posiedzeniu Komisji Łączonych, więc jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to bardzo proszę, ale prosiłbym o wprowadzenie ich do porządku dzisiejszego posiedzenia ze względu na to, żeby sprawy ruszyły z miejsca. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy są jeszcze jakieś inne propozycje? Proszę bardzo, pan radny Szewczyk. Dziękuję bardzo panu radnemu. Chciałem tylko nadmienić, że wszyscy radni dostali przed chwilą porządek zmian w budżecie gminy. Ale ja myślę, że tu jest na sali pani skarbnik i w trakcie przedstawi nam cały ten program, dlaczego to zostało tak, a nie inaczej przedstawione. I myślę, że nie zmieniałbym porządku obrad w tej kwestii, a chciałbym, żeby ten punkt dzisiaj został procedowany. Także myślę, że pani skarbnik nam szczegółowo przedstawi w trakcie trwania sesji, jak to wygląda, może pan wójt. Ale proszę bardzo, pan radny Kirepka jeszcze. Panie przewodniczący, ja chciałbym zwrócić uwagę, że padł wniosek formalny i prosiłbym, żeby go przegłosować. Tak, no to tylko spytam pana elektronika, czy jesteśmy przygotowani na taką ewentualność? Tak, ale chwila przerwy będzie potrzebna wtedy, tak? Dobrze, w takim układzie
na wniosek pana radnego Szewczyka w sprawie zmiany proponowanego porządku obrad. Proponuję parę minut przerwy. Porządkowanie budżetu, które zawsze robi się końcem roku. Ze względu, później możemy uzasadnić, natomiast proszę Państwa, jeżeli będziemy bawić się w formalności, w sprawach nieistotnych, to będzie śmieszne wszystko. Tak. No ale jak będzie zdjęte z obrad, no to... Proszę Państwa, pan radny nie jest osobą kompetentną do ustalania porządku obrad. Porządek obrad, wniosek, oczywiście porządek obrad ustala Rada Gminy, ale wniosek w sprawie zmiany porządku obrad może złożyć tylko wójt. Bo Rada będzie przyjmować porządek obrad zaproponowany przez wójta. Możecie też tego porządku obrad nie przyjąć, oczywiście. O tym decyduje Rada, ale to nie jest tak, że ktoś nagle wyskoczy i powie, mnie się nie podoba ten punkt i nie będziemy obradować na ten temat. A poza tym to Rada może odrzucić Wznawiam obrady Rady Gminy Adamówka. Kto z Państwa radnych jest za proponowanym porządkiem obrad po zmianach przedstawionych przez pana wójta? Proszę o oddanie głosu. Za rozszerzeniem porządku obrad. Dziękuję bardzo. Z głosów za 9, głosów przeciwnych 5, wstrzymujących się 1. Akurat przechodzi to większą liczbą głosów. Uchwała przechodzi jedną większą liczbą głosów. Kolejnym naszym punktem jest
przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy są jakieś uwagi do protokołu z poprzedniej sesji? Nie widzę. A kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Proszę o oddanie głosu. Proszę sprawdzić jeszcze dwa głosy. Proszę jeszcze jeden. Dziękuję. Stwierdzam, że za przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 2. Kolejnym naszym punktem jest punkt 5. Informacja wójta z działalności między sesjami. Proszę bardzo pana wójta o zabranie głosu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Oto przedstawię pokrótce sprawozdanie z działalności wójta w okresie od 21 października do dnia dzisiejszego, czyli od posiedzenia, od ostatniego posiedzenia Rady. W dniu 22 października odbył się częściowy odbiór zagospodarowania poscaleniowego wsi Krasne Pawłowa. W tym samym dniu miałem zaszczyt wręczyć odznaczenia prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dla 9 par małżeńskich z terenu gminy Adamówka za wieloletnie pożycie małżeńskie. W dniu 23 października uczestniczyłem w forum wójtów, burmistrzów i prezydentów Podkarpacia w Rzeszowie, gdzie poruszane były tematy reforma dochodów samorządowych, nowy system dochodów jednostek samorządów terytorialnych, zmiany w finansowaniu oświaty. W dniu 24 października uczestniczyłem wraz z dyrektor Centrum Usług Społecznych i seniorami z terenu gminy Adamówka w konferencji Akademia Zdrowia Latoszyn-Zdrój 2024 zorganizowane przez Centrum Usług Społecznych Dębica, która odbyła się na poligonie strażackim w Brzeźnicy. W tym samym dniu odbywały się targi pracy zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku, w których uczestniczył mój zastępca Edward Jarmuziewicz. W dniu 26 października jako kierownik Urzędu Stanu Cywilnego miałem przyjemność udzielić pierwszego ślubu cywilnego. W tym samym dniu odbyły się międzygminne manewry strażackie trzech gmin Adamówka, Tryńcza i Sieniawa, które odbywały się w Tryńczy. W manewrach uczestniczyły wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Adamówki. W dniu 30 października uczestniczyłem w konferencji regionalnej Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych w Śpilczy, gdzie poruszane były tematy fundusze europejskie dla Podkarpacia, czego mogą oczekiwać samorządy, przyszłość Interreg Next Polska-Ukraina po 2027 roku, grupy zakupowe energii elektrycznej dla jednostek samorządów terytorialnych, nowa perspektywa dla systemu zarządzania bezpieczeństwem i informacją w przestrzeni publicznej, prace Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w aspekcie prawa samorządowego, efekty uzyskane dla jednostek samorządu terytorialnego. W dniu 31 października spotkałem się z przedstawicielem społeczności Majdan Sieniawski i Pawłowa w sprawach dotyczących tych miejscowości. W dniu 5 listopada została podpisana umowa na nadzór inwestorski zadania termomodernizacja obiektów gminnych. W tym samym dniu spotkałem się z panią marszałek Anną Huk oraz kierownikiem Barnakiem w sprawie scalenia wsi Cieplice. W dniu 6-11 spotkałem się z przedstawicielem łącznościowym GSM, gdzie omawialiśmy sprawy związane z obsługą gminy Adamówka w tej kwestii. W dniu 7-11 spotkałem się z naczelnikiem Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Przeworsku w sprawie planów scalenia wsi Cieplice. W dniu 10 listopada miałem zaszczyt uczestniczyć w koncercie jubileuszowym Zespołu Ludowego Żołyniacy, który odbył się w Domu Kultury w Żołyni.
11 listopada uczestniczyłem w uroczystościach święta odzyskania niepodległości w Adamówce zorganizowanych przez Szkołę Podstawową w Adamówce. 12 listopada spotkałem się z wicemarszałkiem Karolem Orzogiem w obecności pani dyrektor Sobiny i kierownika Barnaka w sprawie scalenia wsi Cieplice oraz możliwości pozyskania środków pomocowych na zadania inwestycyjne. Łącznie z moim zastępcą, wójtem Edwardem Jarmoziewiczem. W tym samym dniu spotkałem się z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Rzeszowie, panem Sławomirem Serafinem, w sprawie ustaleń dotyczących przygotowań do scalenia wsi Cieplice. W dniu 13 listopada dokonałem wraz z radnym Piotrem Pokrywką oraz sołtysem wsi Krasne Tomaszem Bilińskim objazdu dróg poscaleniowych w celu dokonania oceny realizacji prac. W dniu 14 listopada konsultowałem z nadleśniczym Nadleśnictwa Sieniawa Januszem Starzakiem sprawy wyrażenia zgody przez Nadleśnictwo Sieniawa na prace scaleniowe wsi Cieplice. W dniu 15 listopada odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Adamówka w sprawach zaopiniowania projektów uchwał podatkowych oraz innych bieżących spraw, jak również został przedłożony radnym projekt budżetu na 2025 rok. W tym samym dniu odbyły się regionalne konsultacje ustawy o bonie senioralnym w Rzeszowie, w którym uczestniczyła pani dyrektor Centrum Usług Społecznych Malwina Misiąg. W dniu 19 listopada zostały zorganizowane dwie prelekcje w Szkole Podstawowej Adamówka i Szkole Podstawowej Majdan Sieniawski o tematyce historycznej, gdzie prelegentem był dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Warszawie dr Jacek Pawłowicz. Poza tym zajmowałem się bieżącymi sprawami, które należą do obowiązków wójta. Chciałbym jeszcze, żeby tutaj Państwo usłyszeli po prostu informacje o bieżących realizacji inwestycjach, które dzieją się na terenie gminy Adamówka, ale o to poproszę już mojego zastępcę, on przedstawi tą sprawę, ponieważ się zajmuje tymi sprawami. Proszę bardzo, pan wicewójt. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ja może zacznę od tych inwestycji, które są na etapie przetargów. Więc pierwszy przetarg, o którym chciałbym powiedzieć, to przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Adamówce pod działalność Klubu Dziecięcego Leśna Kraina w Adamówce. Przetarg został zorganizowany po raz pierwszy z możliwością negocjacji. Pierwsze oferty, które wpłynęły na ogłoszenie, tych ofert było 5. Najtańsza oferta wynosiła 1 046 363,43 zł brutto. Do negocjacji zaprosiliśmy trzy firmy, które złożyły najtańsze oferty. W negocjacjach wzięły udział dwie. Do złożenia ofert zaprosiliśmy wszystkich, których oferty w tym czasie były jeszcze ważne, bo nie wszyscy przedłużyli ważność ofert. I w wyniku zaproszenia wszystkie trzy najtańsze firmy złożyły oferty, mimo że jedna nie brała udziału w negocjacjach, ale miała prawo do składania tej oferty i najtańsza oferta, która wygrała ten przetarg, jest na kwotę 998 305 zł, czyli no zaoszczędziliśmy dzięki tym negocjacjom ponad 48 tysięcy brutto. Drugi przetarg, który ciągle jeszcze się toczy, to jest modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Adamówka. To brzmi może tak niekoniecznie czytelnie dla Państwa, zresztą tytuł no niewiele mówi. Chodzi tutaj o wymianę wszystkich lamp, które nie zostaną zastąpione nowo budowaną siecią. Tutaj mamy problemy z firmą, która robi
problemy w tym zakresie na terenie no chyba całego Podkarpacia. Mamy nadzieję, że to wszystko szczęśliwie się rozstrzygnie i że będziemy mieć dobrego wykonawcę na wymianę tych lamp oświetlenia ulicznego, czyli to będą wymieniane lampy na istniejące lampy, które po prostu zostają ze względu na to, że nie będzie przebudowywana w najbliższym czasie sieć niskiego napięcia. W całej gminie, czyli po zrealizowaniu, jeżeli uda się to przedsięwzięcie zrealizować, to na terenie gminy nie będziemy mieć żadnej starej oprawy. W większości będą to nowe linie, a część będzie tylko wymieniona na tych istniejących słupach. Zrealizowana praktycznie jest, chociaż jeszcze nie wszystko jest odebrane, przebudowa dróg gminnych. Tutaj realizowaliśmy dwa zadania. Oba zadania były dofinansowywane już nie z Polskiego Ładu, ale z takich programów, czy też współpracy, która jest no, przez naszą gminę realizowana przez wiele, wiele lat już. Pierwsza to jest przebudowa drogi, która łączy Szegdy z można powiedzieć, z końcówką Końskiej ulicy. Jest to zadanie, którego wartość po przetargu wynosi 229 515 zł i 79 groszy i na to zadanie mamy dofinansowanie z Nadleśnictwa Sieniawa w wysokości 100 000 zł. To zadanie już jest zakończone, odbiór będzie w piątek i mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku otrzymamy środki środki od Nadleśnictwa w Sieniawie, no z budżetu Lasów Państwowych. I druga droga, która no już została odebrana, złożony został wniosek o już wypłatę dofinansowania. To jest droga dojazdowa do gruntów rolnych w Adamówce. Wartość tego zadania 139 157,28 zł. Tutaj już całość tej należności dla wykonawcy zapłaciliśmy. Złożyliśmy właśnie wniosek o wypłatę dofinansowania w wysokości 110 000 zł. Kolejne zadanie, które powoli się rozpoczyna, zresztą tak jak pan wójt powiedział, w ostatnim okresie czasu została już podpisana umowa na nadzór inwestorski, to jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Wartość tego zadania po przetargu 5 788 265 zł i 61 groszy. Przy czym dotacja tutaj z Polskiego Ładu wynosi 5 209 439 zł i 5 groszy, a nasz udział własny, który no mamy nadzieję, że wykorzystamy w roku bieżącym, ponieważ w roku bieżącym mamy zabezpieczone na to środki w budżecie, jest 578 826 zł i 56 groszy. Poza tym realizujemy rozbudowę i przebudowę oświetlenia ulicznego na terenie naszej gminy. To są inwestycje, które no praktycznie są realizowane we wszystkich miejscowościach gminy. Część zadań jest już zrealizowana praktycznie. Wykonawca czeka jeszcze na słupy i lampy w Pawłowej i w Cieplicach przy drodze wojewódzkiej. Natomiast no najważniejsze, że my już wkład własny w to zadanie wnieśliśmy i w tej chwili wykonawcom będziemy płacić tylko i wyłącznie za jakieś roboty dodatkowe. Środki na ten cel są przewidziane w projekcie budżetu na przyszły rok i za nadzór
inwestorski, ponieważ koszty nadzoru inwestorskiego nie są kosztami kwalifikowalnymi w Polskim Ładzie. Tutaj wartość tych robót jest jeszcze stosunkowo duża, ale tak jak powiedziałem, one już nie będą obciążać środków własnych. Kolejne zadanie, które no powoli dobiega końca, to jest budowa Domu Kultury w Adamówce. Jeżeli chodzi o roboty, to one, roboty bezpośrednio budowlane zostały zakończone. W tej chwili trwa uruchomianie urządzeń, ponieważ wreszcie mamy docelowe zasilanie, które już no, nie będzie zmienione. Czeka nas jeszcze włączenie instalacji fotowoltaicznej, która jest na dachu tego budynku o mocy 50 kW. Także tak jak tutaj no, była propozycja na komisjach, no dzisiaj możemy ten budynek spokojnie pooglądać, z tego względu, że akurat dzisiaj nie ma tam żadnej ekipy, która by pracowała przy uruchamianiu urządzeń. Niemniej jednak trzeba pamiętać o tym, że docelowe zasilanie będziemy mieć gdzieś na początku roku, ale gwarantuję, że dzisiaj już w tym budynku nikt nie zamarznie, bo działają na razie tylko i wyłącznie pompy ciepła, które zresztą przy tej pogodzie, po waszej wizycie, jeżeli będzie, zostaną wyłączone. Zadanie sfinansowaliśmy już ze środków własnych, w zasadzie w zdecydowanej większości. W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy pozwolenie na budowę instalacji gazowej wewnątrz budynku wraz z kotłem o mocy 65 kW i to nam zostało do rozliczenia z wykonawcą. Natomiast pozostałe faktury zostały zapłacone, całość środków z Polskiego Ładu też otrzymaliśmy w terminie. Została tylko zatrzymana kwota, którą ze względu na terminy płatności pod wykonawcą, gdzieś w kwocie 660 tysięcy, to po ustaleniach z generalnym wykonawcą została ta kwota zatrzymana w momencie, kiedy otrzymamy informację, że generalny wykonawca zapłacił podwykonawcę, bo w zasadzie chodzi o jednego podwykonawcę. Jeżeli zapłaci, to my również te środki przelejemy dla generalnego wykonawcy. I drugi obiekt, który jest bezpośrednio przylega i w zasadzie można powiedzieć, że w przyszłości będzie stanowił jeden kompleks. To jest budowa i przebudowa stadionu w Adamówce. Tutaj roboty powoli dobiegają końca. Zresztą dzisiaj pewnie zobaczycie Państwo, w jaki sposób jest zrobiona bieżnia tartanowa, ponieważ no tak wygląda, że przygotowują się mocno do tego, tam specjalnymi urządzeniami podgrzewają, oczyszczają, usuwają wilgoć z tej warstwy wiążącej. I jeżeli chodzi o budowę stadionu, no to tutaj ponad połowa środków jeszcze nie jest przez nas, to znaczy nie, nawet chyba mniejsza połowa, nie jest zapłacona, ale jeżeli chodzi o środki własne, to w przyszłym roku będzie ta dopłata 50 tysięcy brutto za to, że mamy trawę z rolki, no i koszty nadzoru inwestorskiego, ponieważ tak jak już wcześniej mówiłem, nie są one kosztem kwalifikowanym. Trudno też mówić, że już została zakończona przebudowa drogi Krasne Zapłapy Pawłowa, bo oczywiście mieszkańcy już od dawna z niej korzystają, natomiast my
W tym tygodniu złożymy wniosek o płatność i jeżeli on będzie skuteczny, to wtedy można będzie mówić o zakończeniu tej inwestycji. Tak samo z rozbudową ujęcia wody w Krasnym wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków, bo to zadanie już też zostało dawno zrealizowane. Od miesięcy letnich mieszkańcy już korzystają z wody z tego źródła, które stanowiło główny element tej, no jak to się w PROW-ie mówi, operacji, czyli tego zadania inwestycyjnego. Natomiast no, wniosek o płatność będziemy składać w grudniu zgodnie z umową zawartą z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego. Także to są te główne zadania inwestycyjne, natomiast no, w tej chwili przygotowujemy i być może, że w tym tygodniu zostanie ogłoszony no, bardzo ważny przetarg. Podjęliśmy tutaj decyzję, że będzie to przetarg na dostawę energii elektrycznej na 2 lata, czyli nie, podobno jest taka sytuacja korzystna w tej chwili, że można kupić w miarę po przyzwoitych cenach energię elektryczną na 2 lata. Oczywiście też trwają prace nad tym, aby utworzyć spółdzielnię. Hasło strasznie niepopularne w tej Radzie, wśród niektórych radnych, spółdzielnię energetyczną, ale ta spółdzielnia energetyczna sprawiłaby, że mielibyśmy korzystniejsze zasady rozliczania energii elektrycznej z naszych instalacji fotowoltaicznych, ponieważ my zdecydowaną większość instalacji fotowoltaicznych mamy rozliczaną na niekorzystnych zasadach. Tylko jedną na stadionie w Majdanie Sieniawskim mamy taką, gdzie płacimy tylko i wyłącznie za dystrybucję. Natomiast jeżeli chodzi o te instalacje, to tam słyszałem, że nie warto robić. To nie chodzi o to, że nie warto robić, bo nasze instalacje fotowoltaiczne od początku swego funkcjonowania przyniosły nam, no w tym przypadku trzeba mówić o pieniądzach, bo tutaj zasada jest rozliczania inna niż wcześniej. Nie rozliczamy się w kilowatogodzinach czy tam w megawatogodzinach, tylko rozliczamy się w złotówkach. To te nasze instalacje spowodowały, że za energię elektryczną zapłaciliśmy o 90 tysięcy mniej z tego, co zdeponowaliśmy, oddając energię elektryczną do sieci. Natomiast no spokojnie, a chociaż to nie jest mierzalne, chociaż spokojnie można też liczyć, że taką samą kwotę zapłaciliśmy mniej dzięki temu, że w część energii poszła na tak zwaną autokonsumpcję. Czyli no, można powiedzieć, że 180 tysięcy w tym okresie już zyskaliśmy. Natomiast no, to nie jest to, co możemy w przyszłości zyskać z tych instalacji fotowoltaicznych, kiedy będą one rozliczane w systemie spółdzielni socjalnej. Oczywiście trzeba to mądrze wybrać te punkty odbioru energii elektrycznej, żeby ona maksymalnie się bilansowała, ponieważ nadwyżki energii ze spółdzielni, które trafią do sieci i nie zostaną w stosunku 1 do 0,6. No, oddajemy megawattogodzinę, to możemy 600 kilowattogodzin pobrać za darmo z sieci, ale wszystko to, co ponad taki system rozliczeń zostanie wprowadzone do sieci, jest już po prostu
można powiedzieć, utracone bezpowrotnie. No, a powiedziałem o tym przetargu, bo on jest bardzo ważny. Koszty energii elektrycznej są duże. My zużywamy tej energii elektrycznej bardzo dużo. Sama oczyszczalnia ścieków potrzebuje 160 MWh energii elektrycznej rocznie. Mimo że jest to obiekt, gdzie moc przyłączeniowa wynosi tylko 39 kW. Czyli można by powiedzieć, cóż to nadzwyczajnego. Pewnie jeden z was, który ma jakiś zakład przeróbki drewna, ma moc przyłączeniową większą, no ale tutaj jeżeli chodzi o oczyszczalnię ścieków, to ona będzie stanowiła taki niezależny punkt odbioru, ponieważ będzie miała swój magazyn energii i tutaj nawet to, przeciwko czemu ja tak żywiołowo protestowałem, no, między innymi w zmianach w budżecie będzie przesunięcie środków z Polskiego Ładu przewidzianych do wykorzystania w roku bieżącym, ale no jednak te wszystkie procedury związane w tym przypadku z warunkami przyłączenia magazynu energii i instalacji fotowoltaicznej no trwają długo, zresztą to jest duża instalacja, 200 kW, magazyn energii o pojemności 300 kWh. Stąd pewne rzeczy trzeba już w tej chwili uregulować, żebyśmy nie byli w sytuacji takiej, że no coś planujemy na przyszły rok, a nie ma to odzwierciedlenia tak w sposób formalny. Dziękuję bardzo. Jeżeli są pytania, bardzo proszę. Dziękuję bardzo panom wójtom. Ja myślę, że jeżeli będą jakieś pytania do panów wójtów, to w sprawach różnych i wolnych wnioskach, bo mamy dość dużo tych punktów. Także przechodzimy do następnego punktu, do punktu szóstego. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok. I bardzo bym prosił pana wicewójta o przedstawienie tego projektu uchwał i niech pan wójt nam też wyjaśni, dlaczego to zostało przekazane przed sesją, a nie inaczej, żeby rozwiać wszystkie wątpliwości panów radnych. Także proszę bardzo pana wicewójta. Pierwsze pan wicewójt nam przedstawi, a pani skarbnik, jak będzie miała jakieś jeszcze uwagi, czy zechce nam się udzielić, to... Więc proszę państwa, tak jak tutaj pan wójt powiedział, te zmiany w budżecie nie są zmianami, które wprowadzają jakieś istotne zmiany do naszego budżetu. Jeżeli chodzi o stronę dochodową, to jest to dostosowanie do tak naprawdę realizowanych wpływów i dochody budżetu gminy na rok 2024 zwiększamy o 68 223,75 zł. I z tego wpływy z opłat pobieranych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 43,75 zł. Odpłatność rodziny za pobyt świadczeniobiorcy w domu pomocy społecznej 18 900 zł. Należności z tytułu zwrotu nienależnie opłaconej składki zdrowotnej od zasiłków stałych 145 zł 58 groszy i dofinansowanie zadania w ramach rządowego programu wspierania rodziny asystent rodziny w 2024 roku 12 234 zł 42 grosze. Dochody majątkowe zwiększamy o kwotę 36 900 zł. Są to środki z KPO i budżetu państwa na finansowanie podatku VAT z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania przebudowa budynku szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Adamówce pod działalność klubu dziecięcego Leśna Kraina w Adamówce. 36 900 zł.
pierwotnych założeniach realizacja tego projektu miała otrzymać dofinansowanie na wartość netto, natomiast no, ostatecznie zostało to zmienione i również na koszty podatku VAT otrzymujemy dofinansowanie. I zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 2 894 307 zł i 89 groszy. I z tego dochody bieżące o kwotę 45 500 zł, jest to dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu priorytetowego usuwanie odpadów azbestowych. Te 45 500 zł. I teraz mamy podpisaną umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na realizację tego projektu. Ten projekt jest przewidywany do realizacji w latach 2024-2025. Zakładaliśmy, że mieszkańcy naszej gminy będą zainteresowani realizacją tego zadania. Ono z naszej strony polega na zbieraniu zdjętych odpadów azbestowych, no głównie chodzi tutaj o pokrycia dachowe. Tak się jednak nie stało i w związku z tym zmniejszamy te dochody bieżące, bo w tym roku nie uzyskamy tego dofinansowania dopiero i one są będą zaplanowane w roku 2025, pewnie już nawet są w projekcie budżetu. W związku z tym, no żeby to miało pokrycie, to konieczne jest podjęcie tej uchwały dzisiaj, bo Regionalna Izba Obrachunkowa zobaczy, że taką samą kwotę mamy w tym roku, jak i w przyszłym. A my w tym roku nie potrzebujemy tej kwoty, ponieważ tego nie realizujemy. I dochody majątkowe zmniejszamy o 2 848 807 zł 89 groszy. W tym wpływy ze sprzedaży działek gminnych na cele budowlane. Korygujemy to o 22 449 zł, bo już wiemy, że w tym roku, mimo uchwał, które Wysoka Rada podejmie jeszcze być może na tej sesji, jeżeli taka będzie jej wola, to i tak do transakcji dojdzie dopiero w roku przyszłym. W związku z tym, no jeżeli wiemy, że już nie będziemy mieć większych wpływów, to szkoda zostawiać to w budżecie bieżącego roku. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą rozbudowa sieci kanalizacyjnej, ale tak naprawdę to tutaj istotne jest to wraz z instalacją fotowoltaiczną, bo kanalizacji sanitarnej nie realizujemy, wystąpiliśmy o zmianę zakresu, ponieważ tak bardzo w stosunku do czasów, kiedy składaliśmy wniosek o dofinansowanie, zmieniły się ceny i to jest druga transza w wysokości 1 899 910 zł 89 groszy. Wykonawca tego zadania zakładał, że zrealizuje to bardzo szybko. No zresztą pozostał mu do wybudowania transformator i magazyn energii. Ale tutaj trzymają sprawy formalne. Mamy pozwolenie na budowę. W ramach tego pozwolenia została wybudowana linia średniego napięcia. Została wybudowana instalacja fotowoltaiczna, ale włączenie magazynu energii i tej instalacji wymaga spełnienia określonych warunków, które ustala zakład Zamojska Korporacja Energetyczna. No niestety te sprawy się ciągną, wniosek był złożony jeszcze na wakacjach, później pojawiło się wezwanie o drobne uzupełnienia typu prawomocna decyzja potwierdzona lokalizacji inwestycji celu publicznego. Nazwa ma być inna,
w ogóle tego obiektu. No i to są takie drobne rzeczy. Zostało to uzupełnione, skorygowane, no ale trzeba czekać. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie 57 500 zł. Tutaj też jest sytuacja no, podobna jak z azbestem. Założenia były takie, że te 57 500 zł mieszkańcy naszej gminy wykorzystają w roku bieżącym. Ktoś tam zrezygnował z dofinansowania, inny po prostu, ponieważ ma rok czasu od podpisania umowy, będzie to realizował, no, korzystając z innego harmonogramu, ma do tego prawo, może zrezygnować, może przesunąć, bo ma rok czasu na to. My byliśmy przygotowani na to, żeby po prostu te środki, jeżeli tylko zostanie złożony wniosek o płatność, wypłacić w tym roku. No, ma prawo w przyszłym, w związku z tym no nie, wiemy, że na pewno nikt już w tym roku nie zrealizuje tego. To dofinansowanie z planu dochodów tegorocznych usuwamy, a będzie to, będzie o to powiększona kwota na przyszły rok. Dofinansowanie z rządowego programu odbudowy zabytków na zadania inwestycyjne. Łącznie jest to 868 948 zł. Chcę tutaj powiedzieć, że ponieważ te zadania inwestycyjne wszystkie miały na przetargu dużo większe kwoty, więc wystąpiliśmy do Banku Gospodarstwa Krajowego o zmianę zakresu. Otrzymaliśmy zgodę na zmianę zakresu w przypadku trzech tych inwestycji, chociaż to są remonty, no ale tak się to określa, że to inwestycje. Czekamy na rozstrzygnięcia następnych, ale nawet jeżeli dostaliśmy zgody na zmianę zakresu, to na pewno w tym roku tych środków nie wydatkujemy. W związku z tym wszystkie te środki, za wyjątkiem środków, które były przeznaczone na pielęgnację Alei Lipowej w Przysiółku Izabelin w Cieplicach i prace zarówno przy drzewostanie, jak i przy alejce, nowych nasadzeniach, zresztą nowe nasadzenia też były w Izabelinie, na cmentarzu wojennym, tym z I wojny światowej, to po prostu pozostałe zadania, no, jeżeli będziemy mieć zgodę na zmianę zakresu, będą realizowane w przyszłym roku. Stąd też ta kwota w tym roku w żaden sposób by nie była przede wszystkim zrealizowana po stronie dochodów, bo żeby zrealizować po stronie dochodów, to trzeba najpierw zrealizować zadanie. I zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2024 dokładnie o taką samą kwotę, jak jest to po stronie dochodów, czyli 68 223,78 zł. I w wydatkach bieżących 31 323,78 zł. I też na zadania, na które te środki muszą być przeznaczone. W związku z tym proszę się nie dziwić, że no, uważaliśmy, że w sytuacji, kiedy jest konieczność podjęcia tej uchwały, no nie była ona konsultowana i tego nie ukrywamy z Radą, bo tutaj nic Rada nie mogłaby zmienić. To nie, no są takie sytuacje. No jeżeli z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wynika, że wpływy gminy związane ze sprzedażą, ogólnie rzecz ujmując, napojów alkoholowych muszą być przeznaczone tylko i wyłącznie na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. I nawet jeżeli te środki nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane i wejdą do budżetu,
to w przyszłorocznym budżecie taka sama kwota musi się znaleźć dodatkowo. Także tutaj po prostu rada nic nie może zrobić. No, mnóstwo jest sytuacji takiej, że i wójt nie może nic zrobić, bo są takie przepisy prawa i proszę sobie z tego zdawać z tego sprawę. Koszty pobytu mieszkańców gminy Adamówka w domach pomocy społecznej, no jeżeli rodzina umownie, bo nawet nie wiem, czy to jedna, czy dwie rodziny, jeżeli rodziny wpłaciły 18 900 zł, to rada nie może tego przeznaczyć na inny cel, bo oni to wpłacili na konkretny cel. Zwrot nienależnie opłaconej składki zdrowotnej od zasiłku stałego w latach ubiegłych, no jeżeli ktoś zwrócił te pieniądze, to my też je musimy na to przeznaczyć. To nie jest tak, że dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny, dostaliśmy taką dotację celową, musimy ją na ten cel przeznaczyć, bo jeżeli nie przeznaczymy, to na koniec roku ją musimy zwrócić do budżetu wojewody. Wydatki majątkowe o kwotę 36 800 zł, no dostaliśmy te dodatkowe środki na ten VAT, to możemy przeznaczyć tylko i wyłącznie na to zadanie. To nie jest na zasadzie takiej, że no nie, no to my tu potrzebujemy sobie huśtawkę postawić, to postawimy huśtawkę. Nie, to jest po prostu dotacja celowa. Zresztą pan wójt akurat mnóstwo zarządzeń takich podpisuje, gdzie przychodzą środki z zewnątrz i też nie może ani grosza w tej dziedzinie zmienić. I zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 2 894 307 zł 89 groszy i na realizację zadania, na które mieliśmy przeznaczone 45 500 zł, no to o tyle zmniejszamy wydatki, bo nie będziemy mieć takich dochodów. A tak naprawdę to, ponieważ nie będziemy mieć takich wydatków, to nie będziemy mieć takich dochodów, bo to najpierw jest wydatek, potem dochód. Najczęściej, może tu niekoniecznie. I wydatki majątkowe zmniejszamy o kwotę 2 848 807 zł 89 groszy. Rozbudowa właśnie, czyli budowa tej instalacji fotowoltaicznej 1 899 907 zł 89 groszy. Chcę od razu zaznaczyć, że to nie jest tak, że wykonawca nie zrealizuje nam zadania w terminie, ponieważ wykonawca ma czas gdzieś do połowy roku 2025 to zrealizować. Natomiast no, przedstawił nam harmonogram, że zrobi to jeszcze w roku 2024, zakładając, że te formalności potrwają krócej. To jest normalne, że jeżeli my możemy te środki pozyskać wcześniej, to tak, chcieliśmy, bo już od powiedzmy wczesnej wiosny mielibyśmy energię elektryczną dla oczyszczalni bez pobierania jej z sieci PGE. No ale tak się nie stało i tutaj nawet gdyby nam wykonawca, też proszę sobie zdawać z tego sprawę, nawet gdyby nam wykonawca powiedział, że no niestety jest gotowa dokumentacja, ale ja złapałem inny projekt, który muszę zrealizować wcześniej, nie mielibyśmy nic do powiedzenia, bo on ma zrealizować w terminie określonym w umowie. Dofinansowanie ciepłego mieszkania to sprawa oczywista. Nie w tym roku dotacja i nie w tym roku wydatki. No i z zabytkami jest dokładnie to samo. Także widzicie Państwo, że to nie jest coś, że ktoś próbuje coś istotnego powiedzmy przemycić i tutaj tak jak Pan Radny powiedział, a my będziemy maszynką do głosowania. Niestety czasami maszynką do głosowania jest nie tylko radny, nie tylko wójt. Każdy czasami jest w sytuacji takiej, że prawo coś reguluje i nie możemy tego zmienić. Także tutaj naprawdę nie było żadnej absolutnie złośliwości. No może zabrakło takiego wytłumaczenia na początku, bo myślę, że w tej chwili no nikt nie ma wątpliwości, że tą uchwałę trzeba po prostu podjąć.
Dziękuję bardzo. Bardzo panu wicewójtowi. Jeżeli są pytania do wójtów, bardzo proszę. Proszę bardzo, pan radny Szewczyk. To dokładnie chodzi. Tutaj ja zawsze podkreślam, że ten tytuł został z tej pierwotnej, z naszego pierwotnego wniosku, bo miała być rozbudowywana sieć kanalizacyjna i instalacja fotowoltaiczna przy oczyszczalni ścieków. Ta oczywiście ona kosztuje tak dużo ze względu na magazyn energii, ze względu na to, że jest budowana sieć średniego napięcia i transformator. W przyszłym roku, realizacja będzie w przyszłym roku. Tak, to proszę pytać Pawła Kosiora o szczegóły. Dziękuję. Bardzo proszę, radny Nicowski. Panie przewodniczący, panowie wójtowie, Wysoka Rado. Ja mam takie pytanie odnośnie, co pan wójt mówił wcześniej o tej spółdzielni i o tej całej fotowoltaice. Po co mamy w ogóle magazyny energii właśnie? Po co są? No po to są, ja wiem po co są. Znaczy po to są, żeby nie wprowadzać tej energii do sieci, tylko żeby zmagazynować i wykorzystać. A jak się ją wykorzysta, no to po co nam za to wtedy, jak to mówią, mamy tą energię, nie wysyłamy jej do sieci. Spółdzielnia jest potrzebna? Nie. Więc ja przepraszam, od razu odpowiem. Więc ja już podkreśliłem, że nie wszystkie punkty odbioru będą współdzielni. I powiem panu, o co tu chodzi. Więc tak, ta instalacja, która jest przy oczyszczalni ścieków, jest przy obiekcie specyficznym. Magazyny energii, to chcę jasno powiedzieć, magazyny energii w gospodarstwach domowych nie mają większego sensu. Gdyby ktoś chciał go sfinansować ze środków własnych, jak jest dotacja, to jest co innego. Przy dotacjach to generalnie można powiedzieć, wszystko się opłaca. Dla tego, który korzysta z dotacji. Niekoniecznie dla tego, który daje tą dotację. Natomiast jeżeli chodzi o oczyszczalnię ścieków, to proszę zdawać sobie z tego sprawę, że nikt tutaj nie podejmował pochopnej decyzji. My za niedużą, co prawda, opłatą, ale jednak musieliśmy za to zapłacić, zakład energetyczny nam przedstawił, ile nasza oczyszczalnia w ciągu roku co 15 minut zużywa energii elektrycznej. I prawda jest taka, że w nocy ta oczyszczalnia pracuje i potrzebuje energii prawie dokładnie tyle samo, co w dzień. Dlatego, że tam wszystkie urządzenia non-stop pracują. Zresztą tak naprawdę ścieki, których mieszkańcy, powiedzmy, w nocy nie oddają do sieci kanalizacyjnej, to one z Majdanu, zanim dopłyną do Adamówki, to też i w nocy płyną. Taka jest prawda, bo przechodzą z jednej do drugiej pompowni, napełniają się i dlatego magazyn energii przy oczyszczalni ścieków ma sens, ponieważ my zgromadzimy sobie energię w dzień, taki jak dzisiejszy na przykład, i w nocy nie będziemy korzystać, ale w zimie będziemy korzystać z energii. To wiemy, to wszystko wiemy. Następna sprawa, bo mam trochę tej fotowoltaiki, dlatego będę ten temat drążył. Jeszcze mówił pan na nowym budynku, 50 kW, to jest bardzo dużo, na pewno ten budynek tego nie wykorzysta, nie wierzę w to. Nawet mógłby ten, jakby z 50 kW, to i nawet gmina może być zasilana i ten budynek, i podejrzewam, że jeszcze z tej energii starczy. Pytanie dalej drążę z tą spółdzielnią. Przecież żeby powstała ta spółdzielnia, to wiadomo, trzeba jakiś projekt, to kosztuje, wszystko kosztuje. Zaraz będzie wiceprezes, menadżer i 5 zastępców. Im trzeba dać pensję. Po co? Niech pan wójt przedstawi,
Jaki jest koszt, jakby spółdzielnia była i po ile wtedy byście tą energię odzyskiwali z fotowoltaiki, a ile jest tak? Poza tym sprawa następna. Skoro budowaliście fotowoltaikę, no to trzeba było takie zawierać umowy, żeby były dla was korzystne, a nie mówi pan, że to jest niekorzystne, no to po co było to budować? Takie moje zdanie. Ale uważam, że ta spółdzielnia tylko będzie tyle, że będzie spółdzielnia. I te koszty, które byłyby większe, to pójdą w spółdzielnię. Niech pan powie dokładnie, ile ze spółdzielni przygotowo, jak pan mówi, 60% z mega godziny, to ja mówię tam z 60 tych, to jest 60%. To na, teraz odzyskujemy, to co wysłamy, to 60%. A jak byłaby spółdzielnia, to ile byłoby? 70%? Nie, no to proszę pana, proszę mnie uważnie słuchać. Więc jeżeli chodzi o system rozliczeń, który obowiązuje chyba od kwietnia 2022 roku, to on wygląda w ten sposób, że my nie deponujemy w sieci energii, tylko energię sprzedajemy. Za energię, którą oddajemy do sieci, płacą nam według takiej ustalonej ceny. A czemu tak w ten sposób żeście wzięli tę umowę, a nie... A pan ma inną? Inną. To niech pan sobie ją poczyta. No nie, no ja mam zasady stare, które... Ale pan ma wtedy, kiedy gmina realizowała projekty. Ma pan umowę sprzed kwietnia 2022 roku. Natomiast... Ale teraz też tak chyba można, że to, co się wykorzystuje na bieżąco, to na bieżąco, a to, co jest w sieci, to tam ileś procent, wiadomo, trzeba... No 80% panu zwracają, to nie jest... Nie, 70, bo jako firma to 70. Nie jako firma, tylko ma pan instalację powyżej 10 kW. Nie. Także proszę, no jak nie? No nie. Jaką ma pan instalację? 40 kW. No to jest powyżej 10? Ale to nie o to chodzi. No i o to chodzi. Prywatne podmioty, ale nie, bo prywatne podmioty były 80%, a firmy były 70%. Panie radny, ma pan rację, panie radny, będę tu buńczuczny. No nie będzie mnie pan uczył, jakie są zasady rozliczeń fotowoltaiki, bo to wiem. Przepraszam, ma pan też, ale panie wójcie, ale, panie, ma, pan, ale wracamy, ma pan rację też. Przepraszam nie, bardzo, ja nie wiem, że nie, ale... Przepraszam bardzo, przerwę tę dyskusję, bo się zrobiło dość głośno. Nie będziemy teraz dyskutować, kto idzie, ile płaci za prąd i jakie. Przepraszam bardzo, że przerwałem, ale musowo było. Jeżeli mogę, tylko dwa słowa dopowiem do tych spółdzielni energetycznych. Spółdzielnie mogą zakładać nawet trzy gminy zrzeszone z sobą, nie ma znaczenia, albo trzy jakieś podmioty i te koszty się w jakiś tam sposób rozkładają. To jest bardzo dobre na przyszłość dla... Proszę bardzo, jeszcze pan wójt to wyjaśni. Proszę ale... państwa, my nie będziemy zakładać spółdzielni takiej, o jakiej mówi pan przewodniczący, bo taka spółdzielnia to rzeczywiście wymaga tego, co pan radny powiedział. Wymaga władz, księgowości, rozliczeń i tak dalej. My zakładamy, i to mówię, chociaż to mówię publicznie, my zakładamy spółdzielnię, która pozwoli tylko na zmianę systemu rozliczeń. I ta zmiana systemu rozliczeń polega na tym, że jeżeli my w spółdzielni, już nie mówię jakie podmioty, ale jakie punkty odbioru, jakie PPE będą w tej spółdzielni, i jeżeli będzie konkretnie ten PPE się nazywa Dom Kultury w Adamówce, biblioteka. Tam na tym PPE jest ta instalacja fotowoltaiczna. I jeżeli ona będzie wytwarzać energię w nadmiarze, a my tutaj w urzędzie nie mamy instalacji fotowoltaicznej, chociaż ja wiem, jaka by tu była idealna. 15 kW po 5 kW na każdą stronę. I wtedy mamy przez cały normalny dzień energię wystarczającą. Ale nie ma. To nadmiar energii jest w stosunku 1:1 wykorzystywany przez urząd. Jeżeli urząd będzie też w tej, ten punkt odbioru będzie w tej spółdzielni. Bo na pewno nie będziemy do spółdzielni włączać punktów oświetlenia ulicznego, które zużywają tylko i wyłącznie energię w nocy, gdzie nikt nie produkuje energii. I jeżeli chodzi o, ja już to mówiłem kiedyś, że tutaj po prostu, owszem, formalnie musi być zarząd tej spółdzielni, ale
to nie będzie się wiązało z żadnymi kosztami. To mogą to robić w ramach swoich obowiązków pracownicy, bo tam rozliczenia, nad tym trzeba tylko czuwać, rozliczenia robi zakład energetyczny, bo on odczytuje liczniki i tak naprawdę dla nas, czy on jeden nasz punkt obciąży za dużo, a drugi za mało, to w praktyce nie ma żadnego znaczenia. Natomiast gdyby to była spółdzielnia taka, o jakiej mówi pan przewodniczący, to na pewno by trzeba było po prostu tworzyć administrację i tak dalej. Pomysł u nas jest taki, żeby do tej, bo to ma być spółdzielnia osób prawnych. U nas takie osoby prawne, dopóki nie ma instytucji kultury, to jest biblioteka, gmina i spółdzielnia socjalna. I wcale spółdzielnia socjalna nie ma żadnego punktu odbioru, ale nie musi mieć nawet punktu odbioru formalnie, żeby była, żeby były trzy podmioty. I to pozwoli nam uzyskać dużo więcej ze względu na to, że to będzie system rozliczeń nawet lepszy niż ten, który był do tego kwietnia 2022 roku, ponieważ my będziemy mogli mieć tak zwanych wirtualnych odbiorców, czyli takich, którzy odbierają... No, w tym samym czasie, załóżmy, tym samym trzeba, czasie, żeby poszło. Nie? W tym samym czasie. Natomiast w poprzednim systemie to trafiało... Dobra. Ale... sieci i u nas, ze względu na to, że mamy 18 kW na stadionie, to nam zwracają 0,7 energii. No jeżeli tu na wszystkich punktach będziemy mieć 0,6, a my mamy wszystkie instalacje powyżej 10 kW, to różnica naprawdę jest niewielka i to póki co się opłaca. Dziękuję panu wicewójtowi. Czy jeszcze jakieś dodatkowe pytania? Proszę bardzo, radny Szewczyk. Proszę bardzo, pan wicewójt. To nie jest tak, że my, gdzieś stoi paleta azbestu, my ogłosimy na nią przetarg i ktoś w ogóle weźmie w nim udział. My musimy wiedzieć, ilu mieszkańców po prostu chce skorzystać. To było wszystko szacowane. To nie jest tak, że ja sobie pomyślę, dzisiaj ściągnę azbest i jutro mi odbiorą. To wszystko tak, jak jest w programach. No, wcześniej był nabór, my robiliśmy rozeznanie, wiemy, kto ma prawo, chyba żeby ktoś zrezygnował, no to ktoś inny może, no brzydko mówiąc, wskoczyć. I proszę jak najszybciej się zgłaszać do pana Pawła, to wtedy złożyć wniosek. I dopiero jak my wiemy, że po prostu jest jakaś już zamknięta, nawet jeżeli nie wykorzystamy wszystkich środków, no to wtedy ogłaszamy przetarg, ale nie możemy ogłaszać przetargu za wcześnie i później się okaże, że ktoś jeszcze w tym czasie, kiedy można składać wnioski, a tak jak powiedziałem, to jest rok jeszcze przyszły, no zgłosi się, a to już jest po przetargu, środki rozliczone i tak dalej. Myślę, że to pytanie właśnie było do pana Pawła. W takim wypadku, do kiedy te wnioski należałoby składać, żeby ten program mógł ruszyć i ten azbest został odebrany? Ale na przyszły rok mi chodzi. Jak najszybciej, tak? Dziękuję. Proszę bardzo, radny Nicowski. Jeszcze ostatnie pytanie w sprawie tej fotowoltaiki, bo będę to drążył. Panie wójcie, sytuacja tak, ja tak myślę. Jak pan bardzo do tego dąży, to niech pan przedstawi to na piśmie, jakie będą tego koszty i jakie będą z tego tytułu, że tak powiem, zyski dla gminy, w sensie konkretnie. Czy teraz będzie coś takiego, że jakby ta spółdzielnia powstała, to będzie coś takiego, że to, co idzie na bieżące, bo wy
rozumiem w tej chwili, że wy wszystko jakby sprzedajecie i jakby odkupujecie od PG, czy to, co idzie bezpośrednio, to idzie bezpośrednio i tylko to, co, i tą nadwyżkę. A tylko. A tak, dobrze rozumiem. Tylko nadwyżkę. Tylko nadwyżkę. To z tego wynika, że jak byłaby ta spółdzielnia, to ta nadwyżka byłaby jakby większa, o to chodzi? I to niech pan powie, ile mniej więcej. Lepiej, więc wie pan, jeżeli my w tej chwili kupujemy energię po 70 groszy, mhm. ja tak mówię o około 70 groszy, sprzedajemy zakładowi po 25 groszy, to na pewno 25 groszy jest mniej jak 60% z 70 groszy. No, no dobra, ale to, to jak będzie chciał pan to zrobić, to, znaczy się, to niech pan to jakiś projekt przedstawi i konkretnie po prostu zapisy, żebyśmy wiedzieli, co ale co to ile, do tego dojdziemy. Bo ja mówię, no, bo po co pan mówi, a później pan powie, no wie pan, zmieniło się, nie wiem, rząd się zmienił, ale wojna się zmieniła, coś tam się zrobiło, albo wie pan, to na piśmie wtedy możemy to podejmować sprawę. Dziękuję. Proszę, pan wójcie. Tutaj odnosząc się do zapytania pana radnego Nicowskiego, możemy zrobić taką analizę i taką kalkulację przedstawić, bo jak działa rozliczenie w ramach spółdzielni, a jak działa rozliczenie poza. Dziękuję panu wójtowi. Jeżeli jeszcze jakieś inne pytania? Nie widzę, a zatem przechodzimy do głosowania, czytam projekt uchwały. Uchwała nr 7/32/2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok. Kto z państwa radnych jest za projektem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę oddać głos. Proszę sprawdzić, jeszcze jednego głosu brakuje. Proszę sprawdzić, jeszcze jednego głosu brakuje nam. Nic, jeszcze brakuje nam. Dziękuję bardzo. Za projektem uchwały głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych 2, wstrzymujących się 3. Projekt uchwały przechodzi większą liczbą głosów. Przechodzimy do punktu 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w 2025 roku. Proszę bardzo pana wójta o zabranie głosu, przedstawienie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ten projekt uchwały był przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Komisji Łączonych Rady Gminy Adamówka. Wspólnie państwo doszliście do wniosku, żeby zostawić kwotę, która jest w bieżącym roku, kwotę podstawy taką, jaka jest obecnie w bieżącym roku. Ja mogę tutaj jedynie, że tak powiem, przedstawić ten projekt uchwały. Myślę, że tutaj dyskusje były wyczerpane w tym temacie, ale oczywiście to wszystko zależy od państwa. Ja myślę, panie wójcie, że na komisjach uczestniczyli wszyscy radni. Każdy na ten temat mógł zabrać głos, także dyskusja będzie chyba. Jeżeli ktoś, proszę bardzo, pan radny. Chciałem potwierdzić, że na posiedzeniu wspólnym komisji została podjęta decyzja o tym, że utrzymujemy wysokość ceny za jedną decytonę żyta na poziomie roku ubiegłego, to znaczy 75 zł. Za decydowanie. To było podjęte na wspólnym posiedzeniu
komisji gminnych. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu komisji rolnej. Czy jeszcze jakieś inne pytania do uchwały? Nie widzę. A zatem czytam projekt uchwały. Uchwała nr 7/33/2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w 2025 roku. Kto z państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę oddać głos. Proszę sprawdzić, jeszcze jeden głos. Sprawdzimy, przerwę zrobimy i proszę. Dziękuję bardzo. Głosów za projekt uchwały 13, głosów przeciwnych 1, wstrzymujących się 1. Uchwała wchodzi w życie większą liczbą głosów. Kolejnym naszym punktem jest punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2025 rok. Bardzo proszę pana wójta o zabranie głosu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Jest to kolejny projekt uchwały tak zwanej podatkowej, który był przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Komisji Łączonych Rady Gminy Adamówka. Państwo tutaj również podczas tej dyskusji doszliście do wspólnego wniosku, iż zostawiamy stawki z bieżącego roku na przyszły rok niezmienione. Bardzo bym prosił o podjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Bardzo proszę pan przewodniczący Komisji Rolnictwa. Potwierdzam, że na posiedzeniu wspólnym komisji została podjęta decyzja poparcia i wniosku do Urzędu Gminy, żeby opłaty podatkowe od nieruchomości pozostawić na poziomie roku ubiegłego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jakieś inne pytania? Nie widzę, a zatem przechodzimy do głosowania, czytam projekt uchwały. Uchwała nr 7/34/2024 rok Rady Gminy Adamówka z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2025 rok. Proszę oddać głos. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Głosów za 14, głosów przeciw 1, wstrzymujących się 0. Uchwała wchodzi w życie większą liczbą głosów. Kolejnym naszym punktem jest punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2025 rok. Bardzo proszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, jest to kolejny projekt uchwały dotyczący podatków, a raczej tutaj w tym przypadku zwolnień z podatku od nieruchomości. Na posiedzeniu łączonym Komisji Rady Gminy Adamówka ustaliliście państwo, że te zasady zostają niezmienione również na przyszły rok, na 2025, czyli zwolnione są z podatku od nieruchomości budynki mieszkalne do 250 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej oraz budynki gospodarcze i garaże niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Proszę bardzo, pan przewodniczący Komisji Rolnictwa. Chciałem stwierdzić, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Adamówka popieramy wniosek o zwolnienia przedstawione przez pana wójta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jakieś inne pytania? Nie widzę. A zatem przechodzimy do głosowania. Uchwała nr 7/35/2024 rok Rady Gminy Adamówka z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2025 rok. Bardzo proszę o oddanie głosu. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo.
uchwała wchodzi w życie jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych w podatku od środków transportowych w 2025 roku. Bardzo proszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ten projekt uchwały dotyczący określenia wysokości stawek podatkowych w podatku od środków transportowych w 2025 roku również był przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Komisji Łączonych Rady Gminy Adamówka. I tutaj podobnie jak w przypadku wcześniejszych projektów uchwał, decyzja zapadła o tym, żeby zostawić te stawki na poziomie z bieżącego roku. Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy ktoś z państwa radnych chciał zabrać głos? Pytania jakieś? Nie widzę. A zatem czytam projekt uchwały. Uchwała numer 7/36/2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie określenia stawek podatkowych w podatku od środków transportowych w 2025 roku. Proszę oddać głos. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę bardzo, jeszcze dwa głosy. Dziękuję. Stwierdzam, że za projektem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 1. Uchwała wchodzi w życie większą liczbą głosów. Kolejnym naszym punktem jest punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programów współpracy gminy Adamówka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2025 rok. Bardzo proszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Jest to projekt, który również był przedmiotem opiniowania przez Komisję Łączone Rady Gminy Adamówka. Projekt umożliwia organizacjom pozarządowym korzystanie ze środków, które są przeznaczone na poszczególne rodzaje działań, oczywiście na zasadach określonych przez, w tym przypadku przez gminę. Ja nie będę przedstawiał całości tego programu. Państwo mieliście do wglądu. Jeżeli są jakieś pytania, to będziemy na nie odpowiadać. Proszę o podjęcie niniejszej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. A zatem czytam projekt uchwały. Uchwała numer 7/37/2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Adamówka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2025 rok. Proszę bardzo o oddanie głosu. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę, jeszcze jeden głos. Proszę. O, dziękuję bardzo. Stwierdzam, że za projektem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 4. Uchwała wchodzi w życie większą liczbą głosów. Kolejnym naszym punktem jest punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5/29/2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 30 września 2024 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Adamówka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Bardzo proszę pana wicewójta o zabranie głosu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, nadzór radny wojewody zauważył, że w tej
Więc jest to uregulowane w rozporządzeniu ministra transportu i w związku z tym Rada nie była kompetentna wypowiadać się w tej sprawie. I to samo dotyczy paragrafu 8, gdzie wprowadzono zakaz umieszczania na przystankach reklam lub innych informacji niż te, które dotyczą rozkładu jazdy. I też tutaj tą sprawę reguluje kodeks wykroczeń, który mówi, że kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek, albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności lub karze grzywny. I w związku z tym też ten zapis nie powinien się znaleźć w uchwale Rady, ponieważ jest to uregulowane aktami wyższego rzędu. I w związku z tym jest propozycja, aby w załączniku numer 2 do uchwały tej wykreślić paragraf, uchylić paragraf 7 i 8. Panie wójcie, to ja w tej chwili zdałem sobie sprawę, że popełniłem wykroczenie. Otóż wieszałem swojego czasu ogłoszenia tutaj z Urzędu Gminy po przystankach, gdzie nie mam takiego prawa. W takim wypadku moje pytanie jest, gdzie... Przystanki są nasze. Jeżeli była prośba z Urzędu Gminy, to po prostu znaczy, było. Ja miałem to rozwiesić na terenie wsi, ale nie było mówione tutaj o przystankach. I w związku z tym moje takie pytanie, gdzie mamy wieszać, skoro nie mamy tablic informacyjnych? Dziękuję. Trzeba brać pod uwagę jeszcze jedną kwestię, że takie rozwieszanie informacji czy jakichś innych materiałów musi być za zgodą zarządcy danych obiektów. Jeżeli jest zgoda zarządcy, czyli tutaj w tym przypadku budki przystankowe są zarządzane przez gminę, więc tutaj musi być pozwolenie wójta i w tym przypadku przed każdymi wyborami i przed każdymi referendami też wójt wydaje takie zarządzenie, gdzie można wywieszać plakaty i materiały wyborcze. Także to wszystko jest zgodnie z prawem. Dziękuję wójtowi. Jakieś inne pytania? Proszę bardzo, Rady Nicowski. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, mam pytanie odnośnie tych rozkładów jazdy. To znaczy się, że przewoźnik, ten, który obsługuje daną linię, nie może rozwieszać tych, tylko, ale każdy, czy tylko główny, jak to jest? Proszę bardzo, wójt odpowie na pytanie. Nie wiem, jak tam jest dokładny zapis w tym rozporządzeniu, natomiast to ono określa, że właśnie przewoźnik ma umieścić ten rozkład jazdy w takich miejscach. To jest obowiązek przewoźnika. Szanowni Państwo, to oczywiście te uwagi, które tutaj zostały złożone do tego projektu, do uchwały, która została podjęta, a raczej do załącznika, to są uwagi. One nie zmieniają jak gdyby poprawności podjęcia tego aktu prawnego, natomiast no, są pewnego rodzaju kosmetyką, dlatego Państwo dostajecie te informacje, żeby to poprawić od razu na bieżąco, żeby później powiedzmy, gdy będzie taka konieczność jeszcze gdzieś tam w przyszłości, żeby tych błędów nie powielać. Dziękuję bardzo wójtowi. Jeszcze jakieś inne pytania? Nie widzę, a zatem przechodzimy do głosowania. Uchwała nr 7/38/2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie zmiany uchwały nr 5/29/2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 30 września 2024 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Adamówka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Proszę, przechodzimy do głosowania. Proszę oddać głos. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że za głosowało 15 radnych. Uchwała wchodzi w życie jednomyślnie. Kolejnym naszym punktem jest punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały nr 2/10/2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ochotników OSP z terenu gminy. Bardzo proszę pana wicewójta o zabranie głosu. Proszę państwa, sprawa też dotyczy uchwały, która została zalegalizowana. Niemniej jednak no, nadzór wojewody to nie tylko uchylanie uchwał, ale też taka, powiedzmy, rola informacyjna, szkoleniowa. I tutaj też propozycja jest ze strony właśnie nadzoru prawnego, aby uchwała dotycząca tych ekwiwalentów zawierała to, do czego Rada jest upoważniona. Czyli ma Rada tylko i wyłącznie ustalić wysokość. A myśmy tam jeszcze w naszej uchwale mieli, jak się liczy, a do tego już Rada nie jest kompetentna. A jeżeli chodzi o szkolenia, to jeszcze było, że organizowane przez Państwową Straż Pożarną, ale szkolenia mogą być też organizowane przez inne uprawnione podmioty, ale to już reguluje ustawa, w związku z tym nie należy tego wpisywać do uchwały Rady, szczególnie, że tutaj był wpis, że właśnie tylko przez Państwową Straż Pożarną. W związku z tym oczywiście nikt by się tym nie przejmował, że jest taki wpis, ponieważ ustawa mówi, że nie tylko Państwowa Straż, ale i inne podmioty do tego uprawnione, ale żeby w tym porządku prawnym, tak jak mówię, w tej informacji, bo to nawet nie jest oficjalne pismo, w tej informacji jest zaznaczone, że uchwała została zalegalizowana, ona jest obowiązująca, no ale żeby ktoś tam nie, no, że się nie stosujemy do informacji, to w związku z tym jest właśnie taka uchwała, gdzie tylko Rada Gminy ustala wysokość tych ekwiwalentów. No i oczywiście wycofuję z obrotu prawnego tą uchwałę z 27 marca 2024 roku. Dziękuję bardzo panu wicewójtowi. Jakieś pytania? Bardzo mam proszę, pytanie. Pan radny Brzycki. Dobrą praktyką jest akceptacja przez radcę prawnego i przez ostatnie uchwały były akceptowane. W tej chwili nie ma akceptacji. Czy będziemy to praktykować? Dziękuję. Bardzo proszę, pan wójt odpowie. Szanowni państwo, oczywiście ja wprowadzam tą zasadę, żeby wszystkie projekty uchwał były przedkładane radcy prawnemu. Tutaj w tym przypadku najprawdopodobniej chyba nie było sposobności, żeby radca prawny jeszcze to zaakceptował. To jest temat, który wynikł w ostatnim momencie, więc no, z gruntu rzeczy można by było nawet nie podejmować tego i zostawiamy to, pomimo tego, że jest już w obrocie prawnym ten akt prawa miejscowego. Natomiast chcemy, żeby faktycznie, jeżeli mamy takie informacje o jakichś usterkach, które występują w uchwałach, po prostu to poprawiać, żeby ten błąd tam gdzieś nie figurował później w tym w obrocie prawnym. Dziękuję. Dziękuję panu wójtowi. Proszę bardzo, pan wiceprzewodniczący. Chciałem tylko zaznaczyć, że to poprzednia rada uchwaliła te stawki i tylko to są formalności, tak drobne formalności związane, które niepotrzebnie zostały może dopisane za te szkolenia i szkolenia, ale poprzednia rada ustaliła ten 25 za wyjazdy i tam nie wiem jeszcze coś i 7 zł za szkolenia. I to należy tylko po prostu przegłosować. Dziękuję bardzo. Proszę, może jako pierwszy pan radny Popik.
Ja w tym temacie, jeżeli już można, jeżeli chodzi o te ekwiwalenty. Wiemy doskonale, co to znaczy być strażakiem i wiemy, co to znaczy być gotowym do podjęcia jakiejś akcji ratowniczej. Wiemy też, jakie ponoszą ryzyko osobiste i rodzinne, że tak powiem, jakie są zagrożenia w związku z tym. Dlatego ja proponuję, aby te stawki zostały zwiększone. I tutaj proponuję w punkcie pierwszym, aby to było zamiast 25-40 zł. I w punkcie drugim, zamiast 7 zł, 25 zł, jeżeli chodzi o szkolenia. To jest taka moja propozycja. Ja uważam, że w tej chwili to nie są jakieś tam wygórowane stawki, ale miałem okazję oglądać chłopaków w akcji strażaków i wiem, na czym to mniej więcej polega. Rozmawiam z nimi i uważam, że te stawki nie są ani specjalnie wygórowane. Takie normalne, które w jakiś sposób odzwierciedlą ich zaangażowanie w tą pracę. Dziękuję bardzo panu radnemu. Proszę bardzo, pan radny Szewczyk. Szanowni Państwo, właśnie tutaj pan Popiek już wykorzystał część mojego pytania, jakby też wniosku o podwyższenie tych stawek, a moje pytanie jeszcze takie drugie jest, czy na przykład te stawki są konsultowane z przedstawicielami OSP z naszej gminy, czy nie? Proszę, odpowie pan wicewójt. Proszę Państwa, te stawki przede wszystkim są dostosowane do, że tak powiem, stawek rynkowych, czyli do tych, które obowiązują w innych gminach. Dziękuję. Jakieś inne pytania? A pytanie się podatnika, ile ma płacić podatku i tego, który ma dostać wynagrodzenie, ile chce, to jest po prostu już przesada, jeżeli chodzi o konsultacje. My musimy podejmować czasami bardzo trudne decyzje. Bardzo proszę, jeszcze pytanie, pan radny Popik. Ja, jeżeli chodzi o to zapytanie osób zainteresowanych bezpośrednio, ja wiem, że to są ludzie skromni i oni na ten temat się nie wypowiadają. Natomiast wiem, że tutaj przynajmniej ta sekcja w Adamówce, oni się sami opodatkowali, taką składkę członkowską sobie ustalili i zbierają te pieniądze i w ramach tego budżetu w jakiś sposób tam zagospodarują każdy grosz. Także te pieniądze nie są w jakiś sposób tam wyrzucone w błot, że tak powiem. Dziękuję bardzo panu radnemu. Jeszcze jakieś inne pytania? Nie widzę, a zatem... Jako strażak czynny uważam, że ta składka, która jest tutaj, nie składka, tylko ekwiwalent, jest na dzień dzisiejszy wystarczający. Zgadza się, jest następny. Dziękuję wiceprzewodniczącemu. A zatem przechodzimy do głosowania. Uchwała numer 7/39/2024 Rady Gminy Adamówka. Ja złożyłem głos, nie? Ale to oficjalnie, formalny, to był wniosek formalny? Oczywiście. Przepraszam bardzo, nie, myślałem, że to było pytanie tylko do wójta, zatem cofniemy. Ja się zastanawiam, czy przypadkiem nie znowu zmiany w budżecie nie będziemy musieli z tego powodu przeprowadzać, bo... Może... Może panie radny, może byśmy to przedyskutowali na komisjach najbliższych i na tym się żebyśmy dzisiejszego porządku obrad już tutaj w jakiś sposób nie komplikowali. No tak wydaje mi się, że to by było bardzo rozsądne. Ja nie widzę żadnego powodu, abyśmy w tej chwili sobie na ten temat nie podyskutowali. Jeżeli są inne propozycje, ja nie mam nic przeciwko temu. A ja mam pytanie, jaki to jest wzrost? O ile procent? Liczyłem tego w procentach. A niestety, wiem, niestety w finansach się liczy. W finansach trzeba liczyć. Pan wójt zabierze głos. Proszę bardzo, pan wójt. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Trochę powiem takie zaskoczenie w tym momencie, bo tak naprawdę do każdego tematu, jeżeli chodzi o wszystkie tematy dotyczące gminy Adamówka, trzeba podchodzić bardzo poważnie i z przygotowaniem.
w tym momencie jesteśmy postawieni przed, bez przygotowania, przed faktem ewentualnie waszej decyzji. Ja bym chciał jednak pomimo wszystko przeanalizować ten temat i jeżeli już, to porozmawiać nawet z przedstawicielami Straży Ochotniczej, Zarządu Gminnego w tej kwestii, a nie, no po prostu nie wiem, no, ale to zrobicie państwo jak uważacie, ale ja uważam, że naprawdę podnoszenie w tym momencie stawek, gdzie one w marcu były podnoszone, bo to jest uchwała z marca, no trochę to tak nie jest po kolei. Dziękuję. Proszę bardzo. Może ja dodam. Radny Pokrzywka. Może dodam tak, że zorganizujemy, znaczy dam propozycję prezesowi zarządu gminnego o zorganizowanie zebrania zarządu gminnego i przedyskutujemy na zarządzie i potem przedstawimy radzie. Proszę bardzo, radny Popik. Jeżeli jest taka wola, jak najbardziej się do tego przychylam, wycofuję ten wniosek i rzeczywiście proszę to skonsultować w środowisku osób bezpośrednio zainteresowanych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A zatem przechodzimy do głosowania. Uchwała numer 7/39/2024 Rady Gminy Adamówka dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie zmiany uchwały numer 2/10/2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu gminy Adamówka. Proszę oddać głos. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Za projektem uchwały głosowało 7 radnych, głosów przeciwnych 1, wstrzymujących się 7. Uchwała wchodzi w życie większą liczbą głosów, tak, bo głosów przeciwnych jakby było 7, to by uchwała nie weszłaby w życie, a wstrzymujących jest 1. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu. Przechodzimy do punktu 14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. Bardzo proszę o zabranie głosu pana wójta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Jest to projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy. Tak jak mówiłem tutaj podczas rozszerzenia porządku obrad, że są to uchwały, które dotyczą wydzielonego w którychś tam latach, nie jestem Państwu w stanie dokładnie powiedzieć, które to lata były, pasa drogowego, drogi powiatowej i pozostałości po tym pasie, fragmenty działek, o które mieszkańcy w tej chwili występują i chcą je nabyć na własność. Tutaj akurat ten projekt uchwały dotyczy miejscowości Majdan Sieniawski, działki 1202/21 na powierzchni 1 ara i 30 metrów kwadratowych. Wnioskodawcą był pan Szymon Buniowski. Jest to naprzeciwko jego posesji. Bardzo bym prosił o podjęcie tej uchwały, żebyśmy mogli po prostu przeprocedować proces wykupu tego gruntu przez wnioskodawcę. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan przewodniczący Komisji Rolnej. Stwierdzam, że na wspólnym posiedzeniu podjęliśmy uchwałę czy wniosek o to, żeby tą posiadłość sprzedać wnioskującemu. Ze względu na to, że to jest wąska działka, która powstała z podziału tam drogowego i tak dalej. Także proponujemy, żeby tą
działkę o powierzchni 0,130 ha sprzedać wnioskującemu panu Boniewskiemu. Dziękuję. Dziękuję. Jakieś inne pytania? Nie widzę, a zatem przechodzimy do głosowania. Uchwała nr 7/40/2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Adamówka. Proszę oddać głos. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę jeszcze sprawdzić jeden głos. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała wchodzi w życie 14 głosami za. Przechodzimy do następnego punktu, 15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. Proszę bardzo pana wójta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, jest to dokładnie prawie taka sama, taki sam projekt uchwały, mniej więcej w tej okolicy Majdanu Sieniawskiego, dotyczy działki 1202/23 o powierzchni 1 ara i 27 metrów kwadratowych. Wnioskodawcą był pan Artur Dubel. Bardzo proszę o podjęcie. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy ktoś z państwa radnych w tej sprawie chciał zabrać głos? Nie widzę, a zatem przechodzimy do głosowania. Uchwała nr 7/41/2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Adamówka. Proszę oddać głos. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała wchodzi w życie jednogłośnie. Kolejnym naszym punktem jest punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. Bardzo proszę pana wójta o przedstawienie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Kolejny projekt uchwały dotyczy wniosku o możliwość wykupienia gruntu przed bezpośrednio przylegającą do posesji wnioskodawcy. Chodzi o miejscowość Adamówka, działka 174/18 o powierzchni 1 ara 56 metrów kwadratowych. Wnioskodawcą jest pani Teresa Macko. Bardzo bym prosił o podjęcie przedmiotowej uchwały. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Jakieś pytania? Nie widzę, a zatem przechodzimy do głosowania. Uchwała nr 7/42/2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Adamówka. Proszę oddać głos. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę bardzo, jeszcze jeden głos. Dziękuję. Uchwała wchodzi w życie jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 17. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. Bardzo proszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ten projekt uchwały był przedmiotem dyskusji na posiedzeniu komisji. Nie uzyskał on aprobaty pozytywnej, niemniej jednak w przypadku decyzji Rada podejmuje decyzję poprzez uchwałę, więc ta uchwała powinna być procedowana na posiedzeniu Rady.
Chodzi o działkę 391 przez 2 powierzchni 30 arów położoną w miejscowości Krasne. Wnioskodawcą był pan Wawrzaszek Andrzej. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Rolnej. Komisja Rozwoju Społecznego i Rolnictwa podjęła decyzję o niesprzedawaniu tej działki na rzecz wnioskującej ze względu, że stanowi ona możliwość innego zagospodarowania i może stanowić lepszą, otrzymać lepszą ofertę sprzedaży niż jest w tej chwili. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu. Jakieś inne pytania? Nie widzę. A zatem przechodzimy do głosowania. Uchwała nr 7 przez 43 przez 2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Adamówka. Proszę oddać głos. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Nie. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała nie uzyskała aprobaty radnych. Głosów za 3, głosów przeciwnych 12, wstrzymujących się 0. Dziękuję radnym. Następnym naszym punktem jest punkt 18. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. Proszę bardzo pana wójta o zabranie głosu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Projekt uchwały dotyczy nieruchomości położonej w miejscowości Majdan Sieniawski, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka 1773 o powierzchni 9 arów. Działka bez dojazdu. Było to przedmiotem posiedzenia na komisjach łączonych. Wnioskodawcą był pan Tomasz Działo z Majdanu Sieniawskiego. Bardzo proszę o podjęcie uchwały w przedmiotowej uchwały w przedmiotowej sprawie. Dziękuję panu wójtowi. Jakieś inne pytania? Nie widzę. A zatem, a proszę bardzo, pan przewodniczący komisji. Stwierdzam, że na wspólnym posiedzeniu komisji komisje podjęły taką decyzję, żeby tą działkę sprzedać wnioskującemu. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu. A zatem przechodzimy do głosowania. Uchwała nr 7 przez 44 przez 2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Adamówka. Proszę oddać głos. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała wchodzi w życie jednogłośnie. Kolejnym naszym punktem jest punkt 19. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Adamówka. Bardzo proszę pana wójta o zabranie głosu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, jest to kolejny projekt uchwały wynikający z złożonego przez pana Józefa Grelaka wniosku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Adamówka, działki położonej w Majdanie Sieniawskim, oznaczonej numerem 3545 przez 7, a powierzchni 19 arów i 38 metrów kwadratowych, przylegającej bezpośrednio do posesji pana Józefa. Ten projekt uchwały również był, ten temat był przedmiotem dyskusji na posiedzeniu komisji łączonych. Bardzo bym prosił o podjęcie tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy ktoś z państwa radnych zabrać głos? Nie widzę, a zatem przechodzimy do głosowania. Uchwała nr 7 przez 45 przez 2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Adamówka. Proszę oddać głos. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Dziękuję. Uchwała wchodzi w życie jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. Bardzo proszę pana wójta o przedstawienie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ten temat również był przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Komisji Łączonych Rady Gminy Adamówka. Wnioskodawcą pan Dziura z Majdanu Sieniawskiego. Temat dotyczy działki 1044/3. Tutaj po przeanalizowaniu błędnie podałem Państwu numer działki. Działka 1202/13 o powierzchni 1 ar i 65 metrów kwadratowych. Ten temat, tak jak już mówiłem, był przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Komisji Łączonych. Po przeanalizowaniu szczegółowym tematu Państwo doszliście do wniosku, żeby tej bonifikaty udzielić. Ja zaproponowałem tutaj jeszcze tą 40-procentową bonifikatę, która by wyniosła 2357 zł od kwoty 5894. To jest kwota, na którą został wyceniony grunt. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o podjęcie niniejszej uchwały. Dziękuję panu wójtowi. Jakieś pytania? Nie widzę, a zatem przechodzimy do głosowania. Uchwała numer 7/46/2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. Proszę oddać głos. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że za projektem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 1. Uchwała wchodzi w życie większą liczbą głosów. Kolejnym naszym punktem jest punkt 21. Sprawy różne i wolne wnioski. I chciałbym oddać głos pani Maji Krzaczyńskiej, reprezentującej firmę Eko 4 Planet. Proszę bardzo o przedstawienie. Dzień dobry. Mnie Państwo znacie w większości, albo przynajmniej w części, Maja Krzaczyńska. Jestem mieszkańcem naszej gminy, mieszkańcem Majdanu Sieniawskiego. Jesteśmy firmą z Warszawy. Oddam głos swojemu dyrektorowi, Konradowi Dylakowi. Myślę, że dużo łatwiej będzie po prostu zakomunikować to, co mamy do powiedzenia. Witam serdecznie. Konrad Dylak z tej strony, dyrektor regionalny firmy Eco for Planet i Make More Green. Bardzo dziękuję, że mogę przed Państwem wystąpić, przedstawić, też przychodzimy. Mianowicie, jak dobrze Państwo wiecie i znacie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, istnieje taki program jak Czyste Powietrze, program działający od wielu lat, polegający na termomodernizacji. Dobra, już tak się ustawić. Z mikrofonem nieobyty, przepraszam bardzo. Tak będzie łatwiej chyba teraz. Jak Państwo wiecie, program Czyste Powietrze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w zeszłym roku na początku przeżył wielki renesans, kiedy wprowadzono prefinans dla ludzi najbiedniejszych na drugim, trzecim progu. I tym też nasza firma, jako jedna z tych większych firm, zajęła się na samym początku, bo już w maju mieliśmy pierwsze realizacje robione, czyli typowo tym prefinansowaniem, czyli dla najbiedniejszych. Obecnie program przed kolejne zmiany. Był to kwiecień, tak, kiedy nam bardzo mocno ograniczono czas na realizację z 18 miesięcy do 120 dni, kiedy wprowadzono nakaz, żeby w każde pełnomocnictwo było potwierdzone notarialnie, tak, co znów wykruszyło wiele firm, które działają na tym rynku. My dalej na nim jesteśmy, firmą, która ogólnie ma prawie 6-letnie doświadczenie, a w programie Czyste Powietrze w prefinansowaniu przede wszystkim zaczęliśmy w styczniu zeszłego roku, czyli od samego początku, kiedy ono powstało. Na ten moment wysyłamy do funduszu kilkaset wniosków miesięcznie w podbiciu do 1000, bo 1000 to był nasz rekord, tak? Jak wiadomo, różne zmiany w funduszu na to wpływają, że jest tego coraz, raz jest więcej, raz jest mniej. Natomiast fundusz znów będzie przechodził zmiany. Na przełomie miesięcy albo na przełomie roku mają wejść kolejne zmiany w funduszu.
Jak pewnie Państwo słyszeli, już nie są przyjmowane na razie nowe wnioski, bo pieniądze z Feniksa, który zasilił konto funduszu, się wyczerpały. Wypłacane są na szczęście te stare jeszcze z KPO. Też wiemy, że 40 miliardów przyjęła Unia Europejska wniosek o płatność, więc miejmy nadzieję, że to do nas wpłynie, bo to też ma w dużej mierze zasilić Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. No ale te wszystkie ruchy sprawiają, że są nawet przesłanki do tego, żeby cofnąć prefinansowanie. Na razie tego nie zrobiono, na razie dalej w tym działamy, więc zamiast już chodzić po gminach, tak, rozmawiać z ludźmi tylko face to face, pragnęliśmy też właśnie spotkać się z radami gminy, bo to, co złożymy do tego czasu, możemy złożyć i to będzie działało na tych warunkach, na jakich jest. Tak samo wnioski złożone do 22 kwietnia były procesowane tak, że mamy 18 miesięcy, 23 już nie. Dlatego postanowiliśmy wejść trochę w głębszą relację z gminami, z większością gmin, bo nie ukrywam, ale z sołtysami czy z wójtami to już od samego początku staramy się te relacje dobre budować, bo też bym nie chciał, żeby po moim terenie ktoś chodził tak, pukał do drzwi i ludzie na coś nagabywał. Dlatego przychodzę tutaj, żeby przedstawić się, powiedzieć, kim jestem, z jakiej firmy, żeby też było troszkę bardziej legitymizująco nas. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska jeszcze za poprzedniej władzy zrobił konkurs na oficjalnego operatora w każdym województwie i firma Eco4Planet jest laureatem takiego konkursu na województwo warmińsko-mazurskie, więc gdzieś tam można pomyśleć, że też ten fundusz nas już trochę zna i wie, na czym, że można na nas polegać. Wchodząc w relację z gminami głębszą, tak, to co my możemy zaproponować mieszkańcom, poza tym, że chodzimy, że docieramy do nich w różny sposób, to oczywiście spotkania gminne. Jeśli gmina chce, możemy podjechać tak w sali gminnej, zrobić takie spotkanie, dzięki czemu też ludzie z gminy, tak, stojący na jej czele, mogą mieć o tym nadzór, widzieć, o czym mówimy, tak jak rozmawiamy z klientami. Są też w warmińsko-mazurskim, nam już to bardzo działa, bo tam, jeszcze mówię, byliśmy laureatem tego konkursu na operatora, który finalnie jakby nie został sfinalizowany przez fundusz, jak się zmieniła władza, ale w warmińsko-mazurskim bardzo dobrze działają nam punkty gminne. To znaczy, że w poszczególnych gminach, niektóre gminy już prowadzą swoje punkty, no ale najczęściej zajmują się czystym powietrzem bez prefinansu. U nas my robimy prefinans, tak, nie wchodzimy sobie w drogę. Wyznaczamy godziny w takim punkcie, gdzie nasz doradca siedzi 2, 3, 4 godziny w tygodniu, tak, lub nawet jeśli takiego punktu nie ma, to może, jeśli będziemy mieli tego przeznaczone miejsce, możemy doradcę wyznaczyć, który raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, w zależności od potrzeb oczywiście, będzie w tej gminie siedział, czyli też tak naprawdę pod ręką, na oku, tak, i będzie mógł pomóc interesantom, którzy dotrą do gminy. Plusem tego, co beneficjent ma z nami, no to jednak my do niego docieramy. Wiadomo, że do funduszu trzeba wysłać też zaświadczenie z GOPS-u, trzeba wysłać tego notariusza, więc to są dodatkowe koszta. U nas beneficjent ich nie ponosi. My go nawet zwieziemy do GOPS-u, jeśli to jest osoba starsza, ale nie jest zawieziemy do GOPS-u, do notariusza też zawieziemy. Mało tego, opłacimy notariusza. Notarialnie potwierdza się tylko podpis, żeby było jasne, pełnomocnictwo do czystego powietrza jest takie samo dla wszystkich. Dodatkowo, jeśli chodzi o płatność dla firm, też już się sporo nauczyliśmy na przykładzie różnych firm. U nas tak naprawdę beneficjenta interesuje tylko podatek VAT, bo tego fundusz nie pokrywa. Tak, żadne dodatkowe prowizje, żadne opłaty nie są doliczane. Mało tego, podatku VAT nie musi nam wpłacać beneficjent do czasu pozytywnej decyzji z funduszu, tak, a także nie płaci najpierw za audyt, a potem wychodzi z tego, co ma wyjść. Więc tak naprawdę współpracując z nami beneficjent może czuć się bezpieczny. Więc tak naprawdę beneficjent wchodząc z nami w współpracę ma pewność tego, że dopiero pierwsze koszta, czyli podatek VAT, pojawią się dopiero po decyzji pozytywnej z funduszu, którą może zawsze zweryfikować, czy taka istnieje. Natomiast na początku nie musi się niczym przejmować, bo nawet jeśli decyzja będzie negatywna, to bierzemy to na siebie, tak, audyt i wszystkie inne rzeczy. Więc to tyle, co mogę dodać ode mnie. Jeśli mamy jakieś pytania, to z chęcią na nie odpowiem. Pewnie jakieś są. Dziękuję bardzo panu dyrektorowi. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zadać pytanie? Proszę bardzo, pan. Mam pana pytania. Czy ma pan jakieś materiały, coś w rodzaju takich opracowań, broszurek, coś w tym rodzaju? Jasne, w samochodzie na pewno mam takie rzeczy, bo jedno wozimy do beneficjentów. Natomiast To, wie pan, przepraszam, mówię to w tym kontekście, że pan bardzo szybko mówi, ma pan bardzo szybko przemianę przerób informacji. Na przykład, no nie wiem, czy ktoś, ale bardzo niewiele zrozumiałem z tego, także pomyślałem o tym, że gdyby były jakieś fajne broszury, coś takiego, materiału, można by było to sobie przeanalizować jeszcze. Jak najbardziej zostawimy, jak nie, to dowieziemy, bo to nie jest problem, wszelakie materiały marketingowe. Dzisiaj chciałem zaprezentować tylko siebie i czym się zajmujemy, natomiast najbardziej możemy wszystko przygotować. W samochodzie też mam część, więc chęcią zaraz po skończeniu podejdę. A ja mam pytanie, czy na terenie województwa podkarpackiego z jakimś samorządem współpracujecie już, czy jeszcze nie, jako firma?
Jeśli chodzi o mnie jako o mnie, dyrektorów jest czterech w firmie. Jeśli chodzi o mnie, nie, bo Maja jest tutaj moim przedstawicielem jedynym, zarazem z Żanetą, tak, pierwszym, więc na Podkarpackim dopiero wchodzimy. Na Świętokrzyskim gmina Kurczę, już nie pamiętam nazwy gminy, ale na Świętokrzyskim tak, bo już z Krzysztofem zaczęliśmy działać. Natomiast na Podkarpackim pierwszy raz. Pierwszy na Podkarpackim, dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o taką współpracę ścisłą, bo taką współpracę, że ktoś z sołtysami współpracuje, to tak, to się zdarza wszędzie, bo każdy ma jakieś tam swoje dobre relacje. A my tą też współpracę opieramy na tym, że jeśli z danej gminy mamy tą współpracę właśnie, czy to te salki, czy ten punkt kontrolny, no to też staramy się gminie odwdzięczyć i pomagamy w realizacji inwestycji gminnych. Po odpowiedniej ilości wysłanych wniosków, my jako firma jesteśmy w stanie zafundować instalację 10 kW na gminnym budynku, jakimkolwiek, tak, bez żadnych kosztów. Jakby współpracujemy razem, tak? Dziękuję, dziękuję panu. Myślę, że tutaj będzie bardzo dobra współpraca, jeżeli by pana firma chciała, czy państwa firma chciała z sołtysami, trzeba porozmawiać, jakieś spotkania w miejscowościach, takie coś jest możliwe do zrealizowania. Dziękuję bardzo za przedstawienie. Proszę bardzo, pan radny Nicowski z pytaniem, tak? Tak, bardziej z takim, właśnie to, co pan mówił, myślę sobie o tych pompach ciepła, no nie, że tam możecie pomóc. Właśnie, bo gmina się przymierza na przykład do zmiany chyba ogrzewania, na przykład w gminie, nie? Ale jakby taką pompę zastosować gdzie? Trochę tej fotowoltaiki jest, na przykład w tym nowym domu kultury. On tam już ma ogrzewanie, wiadomo, ale... O, widzi pan, jednak, no to bardzo dobrze, no to, ale to nie, że mnie... No to, ale... No dobra, no ale, słuchaj pan, to nie, że wszystko jest źle, nie, ale... Ale wie pan, jeżeli coś jest nie tak, to nie będziemy za wszystko mówić, że jest dobrze, ale jak coś jest dobrze, to jest dobrze, nie? Przecież to jest bardzo, bardzo dobrze, nie? Ale na przykład, dobrze, a co chodzi o gminę, nie? Bo też miało być coś, że właśnie mówiliście z gminą, nie? A no widzi pan, już nie jest dobrze. No czego, a czego nie pompa ciepła? Nie bójcie się państwo tej zmiany, która ma nastąpić, czyli od 2030 nie będzie można ogrzewać gazem nowych budynków. Ale to nie jest nowy budynek. Ale mówię... No, damy sobie radę. Tylko pytanie. dziękuję państwu za prezentację. Proszę bardzo... przepraszam, pan wójt. Proszę bardzo. Radny Szewczyk jako pierwszy. Dobrze, to dziękuję, że tutaj pan wójt oddał mi głos. Ja mam takie pytanie tutaj do pana, czy odnośnie tego dwutlenku węgla, czy on jest tutaj potrzebny dla naszej planety, czy nie, skoro tak idziemy w tą ekologię, jak pan do tego może się odnieść? No bo tutaj głównie chodzi tylko o te emisje CO2. Żeby było jasne, no firma nazywa się Eco for Planet, tak, ale wiadomo, że te wszystkie firmy fotowoltaiczne mają takie podobne nazwy. Czy ja wierzę w ekologię? Staram się iść oszczędnie samochodem, tak, staram się nie wytwarzać, natomiast nie jestem też jakby po tej drugiej stronie, żeby tak mocno w to uderzać. Ja tu bardziej chodzi o coś innego. Polska jako Polska zobowiązała się w Unii Europejskiej do wypełnienia pewnych norm i na szczęście teraz ci najbiedniejsi, bo to jest też jasne, to co ja mówię, to jest dla tych najbiedniejszych, tak. Nie przyszedłem tu sprzedawać fotowoltaiki bogatym, tylko mówić o tym prefinansie. Na szczęście mogą to zrobić za czyjeś pieniądze, a nie za własne. U nas w Mazowieckim, i to możecie państwo sobie wyczytać, albo pewnie macie też inside'owe wejści, mandaty są już wystawiane za stare piece, więc to przyjdzie w końcu wszędzie, bo już się władza zmieniła, już mamy już po wyborach, chociaż po prezydenckim będzie dużo gorzej. To się będzie działo, bo to są pieniądze dla budżetu, więc jeśli możemy zrobić coś, co nam Unia każe za ich pieniądze, to ja jestem zwolennikiem logicznego myślenia, tak? A dwutlenek węgla jest potrzebny, bez tego rośliny nie wytwarzają tlenu, to ja wiem. Cała Unia Europejska wytwarza 7% skali świata. Ja to wszystko wiem. Tak, z tym, że w prefinansie, żeby było jasne, beneficjenci mogą skorzystać z pieca na pellet lub pieca z gazującego drewno. Nie muszą brać pompy ciepła. Ja nie sprzedaję pomp ciepła, żeby było jasne. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan wójt jeszcze zabierze głos. Dziękuję. Wie pan co, tak, ja mam takie pytanie, bo tak doszliśmy do tej emisji dwutlenku węgla, ale ja mam pytanie inne, bo tak, wspomniał pan, że będzie gaz niedozwolony w nowych budynkach, to wszyscy tam słyszymy, ale słyszymy również o pompach ciepła, które mają być też wycofane z użytku. Jak pan do tego się odnosi, bo nie wiem, być może wy macie jakieś informacje bardziej szczegółowe niż te ogólnie dostępne, które są. Proszę bardzo, pan dyrektor odpowie.
Na pewno piece na pelet nie zlikwidujemy, bo to wiadomo, Niemcy prowadzą tego najwięcej, produkują, więc nie możemy. Natomiast jeśli chodzi o pompy ciepła, powiem szczerze, że jeśli nie zmienią się plany z paru miesięcy, co było już ogłaszane parę miesięcy temu, to od 2025 mają być tylko pompy ciepła i piece indukcyjne w czystym powietrzu do sprzedaży. Natomiast, tak jak mówię, miały być zmiany z początkiem roku, ale były konsultacje społeczne w zeszłym miesiącu, będą teraz i mają zostać wprowadzone zmiany wcześniej. Nie wiemy jakie, natomiast od pomp ciepła nie odejdziemy, z tym, że też nie ukrywam, nie zgadzam się ze wszystkimi pompami na liście ZUM, bo nie tak powinny być te certyfikaty. I zgadzam się z tym, że jeśli pompa jest źle dobrana, to na tym najbardziej traci beneficjent, tak, tego wszystkiego. Natomiast no, my staramy się, jako że jesteśmy w tym już trochę i staramy się, by fundusz nam wypłacał i nie znikamy z rynku, tak jak inne duże firmy odcięły prefinans, bo jest to mrożenie swoich pieniędzy, staramy się nakontować sprzęt, który jest dobry jakościowo. Raczej nie, bo wszyscy chcemy, Unia Europejska chce się przerzucić na czystą energię, więc łatwiej jest powiedzieć, załóż panele, zrób pompę, będzie fajnie, tak? Gdzie wiemy, że my stoimy na węglu, no ale cóż zrobimy, tak? To, że elektrownia musi do tej pompy wytworzyć z węgla prąd, nikogo to chyba za bardzo nie interesuje, jeśli chodzi o Unię Europejską. Natomiast nie mamy żadnych przecieków, żeby pompy ciepła miały być wycofywane z czystego powietrza, wręcz ma być zaostrzone właśnie do tych źródeł, które biorą, tworzą ciepło z energii, tak, elektrycznej, czyli pompy ciepła, piece indukcyjne, tak, te maty grzewcze różne, w to ma iść Unia, ale czy coś się zmieni w inną stronę? Też nie mogę powiedzieć. Tak jak mówię, my żyliśmy w pewnym przekonaniu do kwietnia, 22 kwietnia fundusz wprowadzając zmiany, to przekonanie, że tak też mocno, że tak powiem, zmienił, więc staramy się przystosować, dlatego mówię o tym, co jest teraz i obecnie, dlatego że to, co złożymy w tym obecnym czasie, to już idzie na warunkach takich, jak są przyznane wszystkim. Natomiast wszystko, co będzie po zmianach, będzie na zmianach, tak, robione. I to nie zawsze, i to mam nadzieję, będą dobre zmiany dla beneficjentów, bo ma być podobno podwyższony próg dochodowy, bo te progi są tragicznie niskie, tam naprawdę trzeba być bardzo biedny, żeby skorzystać, ale mogą być też zmiany negatywne. Za to niestety nie odpowiadałem, my nie jesteśmy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, miejmy nadzieję, że będą dobre. Dziękuję bardzo panu dyrektorowi. Jeszcze jakieś pytania? W ramach wolnych wniosków. Tak, wolne wnioski już teraz, także. To ja może jeszcze wrócę do tych... Ale te pytania do pana dyrektora już nie, tak? Nie, ja nie. Nie, to dziękuję bardzo za udział w sesji, także dziękujemy. Bardzo proszę, pan radny Popik. Jeżeli można. Ja wróciłbym jeszcze do tych tablic informacyjnych, bo tych samych przystanków to myślę, że jest dość dużo, ale myśmy w poprzedniej kadencji rozmawiali na temat nowych tablic takich informacyjnych w miejscowościach. To było już, będzie te 2-3 lata temu. Nie. Na poprzedniej, no nie ma, to nie ma znaczenia. Ja bym chciał do tego tematu wrócić, bo te tablice, które w tej chwili stoją, przynajmniej te, które ja tutaj widzę, na przykład jedna tutaj stoi przed sklepem, dwie mamy na osiedlu, one już zbutwiały, one już zgniły, wyglądają okropnie, więc może byśmy na ten temat coś podjęli, jakąś decyzję i nowe tablice. Zresztą pan wójt aktualnie... Pan wicewójt na ten temat już nam obiecał, że coś się będzie robiło w tym temacie. Dziękuję. Proszę bardzo, pan wójt odpowie. Więc panie radny, jeżeli chodzi o tablice informacyjne, to temat jest aktualny i bieżący, bo tak naprawdę o tych tablicach to myśmy rozmawiali dosyć niedawno. One są zaplanowane na razie bez... Na razie są zaplanowane do wykonania. Z tego co wiem, to tam pan sekretarz mówił o 20 sztukach na chwilę obecną. Natomiast wszystko będzie zależało od finansów, bo ja mówię zaplanowane. Natomiast środki na te tablice, też pomysł jest na to, jeszcze nie jest to dopięte. Dziękuję. Zanim oddam głos państwu, jeszcze wpłynęły do mnie takie pisma.
pismo, przepraszam, od pani dyrektor szkoły podstawowej w Majdanie Sieniawskim, błogosławieniu księdza Popiełuszki. I bardzo proszę panią wiceprzewodniczącą o przedstawienie tego pisma. Szanowni Państwo, ja przeczytam po prostu ten wniosek. Szanowny Panie Przewodniczący, z radnymi gminy Adamówka. Zwracam się z wnioskiem o uwzględnienie w przyszłorocznym budżecie pilnych potrzeb naszej szkoły, głównie dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Punkt pierwszy, tynkowanie, szpachlowanie i malowanie hali sportowej. Punkt drugi, naprawa oświetlenia, dwie lampy nie świecą, malowanie linii na boisku Orlik. Punkt trzeci, czyszczenie wykładziny ochronnej w hali gimnastycznej. Punkt czwarty, kotara do hali sportowej. Punkt piąty, drzwi w łazienkach uczniowskich. Sześć, naprawa chodnika i wykonanie wjazdu przy bramie od strony kościoła. Siedem, odnowienie i malowanie płytek na korytarzu szkolnym. Osiem, gablota na sztandar szkolny. Ponadto powinny wymiany wymagają stoliki uczniowskie w klasach, naprawa toalety przy hali sportowej, która ostatnio znowu przestała działać. W planach jest również przekształcenie pomieszczenia na strychu w salę komputerową. Obecnie w szkole nie ma odrębnej pracowni informatycznej. Zajęcia informatyki odbywają się w sali, która jest zajmowana przez uczniów również podczas innych lekcji. Aby wszyscy uczniowie mogli z niej korzystać, konieczna jest rotacja pomiędzy klasami. Osobna pracownia informatyczna stworzyłaby większe możliwości wykorzystywania narzędzi multimedialnych na lekcjach. Usprawniłaby organizację zajęć dla uczniów poszczególnych klas. Sprzęt multimedialny w takiej pracowni byłby bardziej zabezpieczony przed ewentualnymi uszkodzeniami. Mając na względzie dobro wspólne, dbałość o powierzone mienie i odpowiedzialność za bezpieczeństwo w szkole, zwracam się z ogromną prośbą na zabezpieczenie środków finansowych na bardzo potrzebne działania szkolne na 2025 rok w kwocie około 250 tysięcy złotych. Proszę o zrozumienie i przychylność. Z wyrażami szacunku, dyrektor szkoły podstawowej pani Magdalena Gwóźdź. Dziękuję bardzo pani wiceprzewodniczącej za odczytanie listu. Czy otwieram dyskusję w tej sprawie? Czy ktoś z państwa radnych chciałby zadać pytanie w tej sprawie? Ja miałem takie pytanie. Czy pan wójt otrzymał takie pismo? Przed sesją kserokopię. Do mnie też płynęło przed samą sesją, także też nie mogłem się do tego w jakiś sposób ustosunkować, ale to jest wniosek, który będzie, możemy na najbliższych komisjach, powiedzmy, przedyskutować. Ale były kiedyś takie zarzuty, że pan nie odpowiada, teraz cieszymy się, że nas powiadomi. Tak, wiemy. Myślę, że to rozpatrzymy na najbliższych komisjach, a zwłaszcza komisji oświaty. Jest jeszcze jedna sprawa. Ale co? Proszę bardzo, pan radny Nicowski. Może pan wójcie do tego odniesie, no bo co będziemy rozpatrywać, znaczy co pan proponuje, że co będziemy robić? I jak już mówiłem o tej ubikacji słynnej, coście się śmiali ostatnio z tego, to jest mniej śmieszny temat. I to nie jest cały czas zrobione, bo tam jest awaria. I to, ale słuchaj, to nie jest śmieszne, naprawdę, panie radny, no bo nie, słuchajcie, to idzie od iluś lat i to jest takie nienormalne dla mnie. No przecież to nie są jakieś takie koszty nawet. Ale to trzeba naprawdę zrobić, nie? A nie będziemy o tym mówić 100 razy, ale widzicie, ile jest problemów. Także, panie wójcie, dobrze jest właśnie pojechać do szkoły, bo coś pływa. Nie na tam różne takie spotkania, które są, proszę tak powiem, są, bo są, z tego nic. Tylko ważne jest, żeby być tam, gdzie jest naprawdę pan potrzebny i co trzeba zrobić dla społeczności, a najbardziej dla tych dzieci, nie? Którzy tam są. I to trzeba, no nie, że będziemy tam sobie debatować i co, i tak sobie będziemy debatować, jak wszyscy i z tego nic. Konkretne działania, wójt ma do tego jakieś chyba, ten, nie? Co, o czym będziemy mówić? Dziękuję. Ja myślę, że ustosunkujemy się do tego na najbliższej komisji, bo teraz nie możemy żadnych podjąć decyzji. To jest wpłynął wniosek, wpłynął przed samą sesją, nie mogliśmy się do tego ustosunkować, a na pewno mogę tylko obiecać z mojej strony, że nad tym problemem się wgłębimy i wszyscy radni na komisji spróbujemy ten problem rozstrzygnąć w jakiś sposób. I także proszę bardzo, jeszcze radny Kierepka. Tylko, że to jest taka sama sytuacja, panie przewodniczący. Jak my przed samą sesją dostajemy porządek obrad i nowe uchwały i nowy budżet? To jest taka sama sytuacja i my musimy nad tym obradować i to głosować. No. Tak, tak, tylko, że to było pismo, które wpłynęło z prośbą.
Myślę, że na komisjach rozstrzygniemy ten problem. Dziękuję. Jeszcze jest... pani sołtys, tak? Proszę bardzo, pani sołtys. Chciałam tylko dodać, panie wójcie, tutaj do to, co powiedział radny Nicowski. W piątek było wydarzenie duże w Majdanie Sieniawskim. Po 2 godzinach toaleta była nieczynna, więc wszystkie punkty, które tu złożyła pani dyrektor, oczywiście będą, dyskusja na ten temat będzie, ale tu, jeżeli chodzi o tę toaletę, no to można wcześniej podjąć jakieś, tam trzeba po prostu to rozkopać, zaplanować i to zrobić, bo ona jest zamknięta, albo ją całkiem zamknąć. I to nie, że ktoś przyjedzie, tylko w tej kwestii proszę, bo zbliża się kolejne wydarzenie, będzie jakaś wigilia, gdzie będzie dużo osób też starszych, toaleta jest przy sali i to nie może czekać, to trzeba zrobić. Tylko o to proszę w takim najbliższym czasie. Dziękuję bardzo pani sołtys. Pan wójt odpowie. Szanowni państwo, ja oczywiście nie... tutaj ani nie podważam, ani nie neguję żadnych z tych zapisów, z tych punktów, które tutaj pani dyrektor przedłożyła w tym wniosku. Natomiast no, musicie państwo też brać pod uwagę pewne rzeczy, no bo tak, jeżeli chodzi na tą usterkę tego sanitariatu, o którym mówimy tyle czasu. No, słuchajcie państwo, no, ostatnio byłem w szkole, pytałem, jest w porządku. Dzisiaj pani sołtys mówi, że się zepsuło. No słuchajcie państwo, ja nie jestem cudotwórcą i też no, jest od tego kierownik obiektu, który powinien takie rzeczy, że tak powiem, organizować, załatwiać. No jeżeli będzie potrzeba, niech się zwróci tutaj też pani dyrektor, no on się nie zwraca z takimi sprawami tutaj. No to dobrze, no ale to było dosłownie przed sesją, dostałem to pismo jako kserokopię, to nawiasem mówiąc do przewodniczącego rady tylko jest skierowane. Ja też dwa słowa na ten temat. Ja myślę, że pani dyrektor po prostu musi wezwać odpowiednią firmę, która naprawi to i nie powinniśmy na ten temat nawet rozmawiać tutaj moim zdaniem, ale i wtedy jeżeli środków pani dyrektor nie będzie miała, po prostu musi wystąpić do wójta gminy o sfinansowanie tej naprawy. Ale o to chodzi właśnie, że jak wystąpi, to tego nie będzie, tych środków. No właśnie to jest taka sytuacja. No właśnie, no. Takie awaryjne sytuacje muszą być naprawione. To nie ma możliwości, żeby tych środków na to nie było. To trzeba to zrobić. Rozmawiać, po prostu to musi wójt po prostu wdrożyć i to wszystko. Myślę, że wszyscy jesteśmy za tym, żeby tę sprawę rozwiązać i naprawić ten sanitariat. Także, żeby to właśnie ta sprawa już na te forum rady tu nie wracała. Bardzo proszę, pan wójt jeszcze raz. Wiecie państwo, jeżeli chodzi o ten nieszczęsny sanitariat, to już tak naprawdę, no ja wyślę tutaj jakiegoś człowieka, żeby to pooglądał, bo widzę, że chyba bez takiej interwencji zewnętrznej nie będzie się usunięcie tej usterki. A czy, bo tam jest chyba taki problem, ja podejrzewam, tam jest, musi być gdzieś załamana rura i dlatego chwilę, jak to nie było czynne, to gdzieś tam lekko przesączało i troszkę tam gdzieś to może zeszło. I wiadomo, że jest susza hydrologiczna i także to troszkę gdzieś tam mogło wsiąknąć w grunt. Jeżeli teraz tego było korzystanie bardziej, to od razu się zapchało na dzień dobry. I to jest cała filozofia, no co? Panie radny, ja na komisjach, przepraszam, ja na komisjach mówiłem, żeby po prostu wezwać, nie wiem, czy państwo przekazaliście, pani dyrektor, żeby wezwać firmę z kamerą termowizyjną, kamerę, jak zostanie zastosowana kamera, to wszystko wyjdzie, będzie wiadomo, co tam, jaka tam jest awaria. I od tego trzeba zacząć. Ale to musi się zrobić, nie mamy tu wyjścia. Ja bym proponował, żeby pani wiceprzewodnicząca coś powiedziała trochę na temat tej szkoły, bo pani dyrektor, ale pani też wie, ile jest potrzeb w naszej szkole, prawda? Przeczytała pani wiceprzewodnicząca te potrzeby wszystkie. To są bardzo ważne sprawy. Proszę, jeszcze ktoś w tej sprawie? Proszę bardzo, jeszcze pani sołtys w takim układzie. Jeszcze ja tak dopowiem, bo są też tutaj radni z Majdanu Sieniawskiego, bo takie głosy do mnie dotarły. Jeżeli do mnie ktoś zgłasza, że jest jakaś uszczerbek w jezdni, że jest brak pobocza,
i ja to wszystko wiem, więc ja to wszystko zgłaszam i do zarządu powiatowego w Przeworsku i do zarządu w Lubaczowie, jeżeli chodzi o drogę wojewódzką. Jeżeli ja o czymś nie wiem, to ja tego nie zgłaszam. Ale utwardzenie pobocza Osówka Dolna Górna, poszło pismo, czekam na odpowiedź i dostaję automatycznie odpowiedź mailową. Tak samo przy drodze wojewódzkiej są dziury, jak się skręca na Osówkę Dolną, przy sklepie, to wszystko jestem w kontakcie z panem kierownikiem, ale jak jest gdzieś dziura, o której ja nie wiem, nikt mi nie zgłosi, no to ja też nie zgłaszam tego dalej. Także wszystko to, co jest zgłaszane do sołtysa, jest na bieżąco realizowane. Ja wiem, że to wymaga czasu, ale jest. Dziękuję. Proszę bardzo, radny Nicowski jeszcze z pytaniem. Panie przewodniczący, panowie wójtowie, znaczy to, co mówi pani sołtys, to jest bardzo dobre, tylko żeby jeszcze pan wójt też na przykład z tym zarządem dróg, bo do czego zmierzam? Właśnie ostatnio te usypanie pobocza, że tak powiem, zaczęło się jakby odbywać w tym sensie, że tam przejechała się taka malutka ciężaróweczka, tam nie wiem, do 3,5 tony, czy do 6 ton, chyba coś takiego. I tam było kierowca i dwóch chłopaków i tak to fajnie zgartywały. Ja oczywiście się zatrzymałem, zaraz uwagę im zwróciłem, bo jak zobaczyłem, co to oni robią, to od razu ja, tak dalej, że to tak nie może być. I teraz może przybyli 2-3 auta i widzę, że już ich nie ma. No, żeby ktoś nawet czasami z gminy to zobaczył i zwrócił na to uwagę, no bo... Proszę państwa, ja już mówiłem, zróbmy mniej drogi, ale zróbmy to konkretnie, bo ta droga jest za wąska i się łamie. Lepiej... Tam trzeba było dać po prostu kamienia więcej, dać maszynkę, która to jedzie, rozłoży i przejedzie jakiś mały walec i to utłoczy. A chłopaki to po prostu zgartywały jakimiś tam śmiesznymi, nie wiem, drągami, łopatkami. I tak, jak mu się udało, kubka większa, tu mała. Co to jest? Niech to będzie jakoś zrobione przyzwoicie, bo widzę, że zarząd zaczyna traktować ten Majdan, wszystkie, jak widzę, jak jadę w ogóle przez powiat czy przy inny powiat, tutaj nasz Przemyski, czy tam Rzeszowski, no wszędzie to jakoś jest tak, jakoś tak w miarę to robione, czy te chodniki są, i jak się, no jakoś się ta gmina w to też angażuje, no jakoś to jest robione. A u nas to jest takie, widać, dziadostwo się zrobiło, że nie ma pojęcia, nawet samo to, że oni przyjechali i robią coś takiego. No jak tam czasami pan wójt jedzie, czy zastępca, to zobaczcie nawet na to i zwróćcie im uwagę, no to jest takie, no ludzie, co to ma być? No to są jakieś też nasze pieniądze, prawda? No, tak chcę przyjechać i sobie tak tylko narzucać parę kubek, troszkę tu i już ich dzisiaj nie ma. A wie pan, bo my to jeździmy z tym z daleka, gdzieś tam nie wiem skąd oni to biorą, ten kamyczek tak przejeżdżają. No wziąć firmę, wziąć tą rozcięłaczkę, żeby to przejechała, walc. Ale naprawdę i ta droga się nawet dłużej utrzyma, bo ona nie jest jeszcze zła w takim stanie, ale się załamuje, bo jest za wąska przy tym natężeniu tirów, co idą przez tą Osówkę, nie? No to jest ważne, to są takie ważne sprawy, naprawdę, no. Zróbcie coś z tym, bo to, że pani sołtys sama będzie o tym mówiła, to jest za mało. Pan wójt odpowie. Mam rozumieć, że rozmawiamy o drodze powiatowej cały czas. No, rozmawiamy o drodze powiatowej. Słuchajcie państwo, no, pewne rzeczy można zgłaszać, natomiast zarządca nie jest tutaj, tylko jest w Przeworsku. I tak, technologie utwardzania czy wypełniania ubytków przy asfalcie, no to ja też z nimi nie dobierałem. No tutaj o tyle jest, że interwencje w tej kwestii prowadziłem, żeby zrobili to. Natomiast jaką już technologię dobierają? No, naprawdę, no słuchajcie, no pewne uwagi kierujecie nie w to miejsce, gdzie trzeba. Ale wracamy do tego tematu, o którym przed chwilą pani sołtys mówiła. O rzeczach, które wie, może mówić, może zgłaszać. O rzeczach, które nie wie, no Duchem Świętym nie jest. Więc no, zgłaszajcie takie rzeczy, jak jest ktoś i wykonuje taką robotę. Ale to jest już po robocie.
Ja mam tutaj jeszcze jedną, że tak powiem, sugestię czy uwagę, bo tak naprawdę no to macie też adresata, który jest bardziej właściwy w takich kwestiach, jeżeli chodzi o drogi powiatowe na terenie Majdanu Śniemskiego. Tak, 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 ja mogę, natomiast większe przełożenie ma radny powiatowy, który jest członkiem zarządu w takiej kwestii. No i to jest naprawdę bezpośrednie przełożenie nad powiatowy zarząd dróg. Więc słuchajcie, no to oczywiście, ale proszę informować w takich kwestiach, bo gdybym miał tą informację, to bym tam podjechał na miejsce. Ale nie ma tej ekipy teraz tam już, tak? Dziękuję. Dobrze, pan wójt, nie no to odpowie pan wójt, tak? Nie no, pozwolicie państwo, że może już nie będę zajmował stanowiska do tego, bo tak niech każdy robi to, co do niego należy i wtedy będzie porządek. Jeżeli jest powiatowy zarząd dróg i wykonuje pewne prace, to mają swojego nadzorcę w osobie kierownika albo dyrektora. No nie może być tak, że będzie nadzorował pracę powiatowego zarządu dróg, sołtys czy ktoś z wioski. No z całym szacunkiem, niech państwo do siebie tego nie biorą, natomiast mówię, pewne sugestie możecie zgłaszać, oczywiście, natomiast na pewno sobie pewnie na to też dyrektor nie pozwoli, żeby ktoś nim tam sterował w terenie, jeżeli on sobie tak zaplanował wykonywanie tych prac. Jeszcze w tej kwestii właśnie tego dyrektora, tylko może jeszcze bardziej byłego, już nie pamiętam jak się nazywał, jak u nas tam taki słynny rów szedł przez Osówkę. Jak zaczęli go kopać, to Tomasz Lenart. To tak zaczęli robić z tym rowem i ja też mu mówiłem jaka sprawa, to on chciał po prostu, jak to mówią, Wisłę zawracać kijem, inaczej mówiąc. Bo jednym rowem płynie woda w jedną stronę, a on sobie wymyślił, bo tak mu się jakoś dziwnie wydawało, że drugim rowem, z drugiej strony drogi woda będzie płynąć w drugą stronę. No trochę dziwne to było, nie? Taki właśnie jest zarząd właśnie czasami, trochę. No. Proszę bardzo, pan radny Szewczyk chciał zabrać głos. Dziękuję. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja będę miał kilka wniosków tutaj do przedstawienia. Pierwszy to może będzie taki, który odnosi się gospodarki finansowej sołectwa. Otóż mam tutaj przed sobą statut i rozdział 7 mówi właśnie o gospodarce finansowej sołectwa. W punkcie trzecim jest napisane, że do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy sołtys w formie pisemnej może składać do wójta gminy wniosek do projektu budżetu gminy. Wiem, że taki wniosek wpłynął. Czy ten wniosek został uwzględniony w projekcie budżetu na następny rok? Panie wójcie, na to pytanie. Proszę jeszcze raz powtórzyć, to było tutaj... Dobrze, to jeszcze raz przeczytam to pytanie. Może tutaj do pani skarbnik bardziej to pytanie byłoby adresowane, gdzie tutaj statut mówi o tym, że do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy sołtys w formie pisemnej może składać do wójta gminy wniosek do projektu budżetu gminy. Wiem, że taki wniosek wpłynął od sołtysa i teraz moje pytanie w związku z tym, czy ten wniosek został uwzględniony w projekcie budżetu na następny rok? Proszę bardzo, pan może wójt powie, czy wicewójt? Ale nie wiem, tylko o jednym. A może pan sprecyzować, czego ten wniosek dotyczył, bo tu wszyscy widzę, że są skonsternowani. Podejrzewam, że ten wniosek jest w sekretariacie. Panie,
Także ja tutaj już nie podążam za drogą tego wniosku, gdzie on jest. Skoro został złożony do Urzędu Gminy, to myślę, że już w odpowiedniej instytucji mam rozumieć, że wniosek był złożony przez... Pana sołtysa. Przez sołtysa, tak? Tak, jak tutaj mówi statut sołectwa. A może pan powiedzieć jeszcze, jaki termin, datę, czy kiedy był złożony? Czy którykolwiek został opracowany? Dobrze, słuchajcie państwo. Słuchajcie państwo, ja muszę zaglądać, jak to tam wygląda, gdzie te wnioski są i czego one tak naprawdę dotyczą, bo dużo wniosków wpływa do urzędu, natomiast czego dotyczą, trzeba to sprawdzić. Dobrze. To jeszcze nie skończyłem tutaj. Proszę punkt bardzo. Czwarty mówi o wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego, o którym przesądza Rada Gminy, wyodrębniając taką uchwałę. Czy jest wola Rady Gminy, aby taką uchwałę powołać i wyodrębnić ten fundusz sołecki w naszej gminie? Jeszcze raz będę się pytał, bo już to pytanie spadło z mojej strony. Więc o funduszu sołeckim już kiedyś rozmawialiśmy. Uchwałę Rady o utworzeniu funduszu sołeckiego Rada podejmuje na początku roku 2025 i będzie on obowiązywał w roku 2026. Natomiast jeżeli chodzi o rok 2025, na początku roku 2024 Rada Gminy podjęła uchwałę, że nie tworzy się funduszu sołeckiego. Dobrze, w takim razie rozumiem, że tutaj będziemy nad tym tematem procedować w roku 2025, tak? Tak, i będzie to dotyczyło roku 2026, a pieniądze gmina otrzyma w jakiejś tam części w roku 2027. Dobrze. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze jakieś pytania? Kolejna sprawa. Tak, proszę. Tutaj otóż w ostatni piątek w naszej miejscowości miała dramatyczna sytuacja. Może aby tutaj nadać tutaj tą dramaturgię, to przedstawię jak to było. Właśnie wracam z roboty o godzinie 15, przejeżdżając obok budynku starej szkoły, a patrzę, ona się pali. Dosłownie się pali. Z tej szopy, która tam jest obok tego budynku, wychodzą kłęby dymu. W ogóle jest nie widać, nie wiadomo gdzie jechać. Zatrzymałem się, idę tam sprawdzić, co się dzieje. Okazało się, że z tego pieca tak się dymi, że nie jest w stanie, komin może pomieścić tutaj tych kłębów dymu i to wszystko wychodzi poprzez piwnicę, poprzez tą szopę. No zajrzałem tam do środka, no nie, płomieni ognia nie było widać, tylko kłęby dymu. Wyszła pani opiekunka, która zajmuje się opieką tej pani starszej tam i mówi właśnie, że taka sytuacja dzieje się już od 2 dni. W środku w tych pomieszczeniach czuć dym, po prostu wydostaje się kratkami wentylacyjnymi. I takie moje pytanie jest właśnie, czy tam kiedykolwiek był robiony przegląd kominiarski, czy też nie? A jeżeli nie, to może należałoby tam wykonać ten przegląd kominiarski. Tak, to znaczy, skoro ja już tam interweniowałem w piątek, w sobotę razem z panem sołtysem byliśmy tam, czyściliśmy ten piec. Można powiedzieć, że z tyłu, z tych wyczystek wyciągnęliśmy około 20 litrów popiołu. Te dolne otwory, którymi wychodzi płomień, następnie wpada do komina, były pozatykane. Na chwilę obecną sytuacja się poprawiła, bo rozmawiałem z panią Haliną Malinowską, która akurat obsługuje ten piec przez weekendy. Powiedziała tak, że no, troszkę lepiej się pali, już tak się nie dymi, ale to problem nie został rozwiązany, bo tutaj chodzi o ludzkie życie, bo tam może dojść do gmina, tak. Panie opiekunki, pani dyrektor, piec obsługują panie opiekunki, które zajmują się opieką nad tą panią. Tak.
Pani dyrektor, proszę bardzo do mikrofonu, bo mało słychać. To znaczy tak, tak jak tutaj pan wspominał, fajnie, że po prostu zareagowaliście, bardzo się z tego powodu cieszę, bo tutaj też te panie na bieżąco mi zgłaszają usterki w tym piecu i ja w tamtym roku, w tym starym piecu na pelet, myśmy bardzo dużo tam wymienili rzeczy, a teraz w tym roku chcieliśmy go uruchomić i ten podajnik na pelet dalej nie działał i dalej się tam wszystko psuje, po prostu ja te informacje ja znam na bieżąco, tylko nie wiedziałam, że się tak dymi. Tak, bo jest panie okropnie. Mi o tym nie zgłosiły, więc to też jest okropna sprawa. Ja już rozmawiałam tutaj z panami wójtami na ten temat, że tak powiem, i tutaj czekam na termomodernizację, bo no nic nie jesteśmy w stanie zrobić. A tak i tak bardzo późno uruchomiłam ten piec, to jest sprawa problematyczna. Panie do tej pory się dogrzewały grzejnikami, ale no to tutaj nic już nie zrobimy, bo po prostu musimy jakoś poczekać, bo też nie będę ponosiła, ja nawet nie mam takich środków w tym momencie, żeby zainwestować w kolejną wymianę, bo około 10 tysięcy wydałam w tamtym roku na naprawę tego piecu, który był po prostu zdewastowany. Ja nie wiem, jak on był obsługiwany przez szkołę, że tak powiem, nie mam zielonego pojęcia. Ja myślałam, że ten piec jest dobry. Myśmy tutaj zrobili to mieszkanie wspomagane dla dwóch osób. To tak jak pan mówi, to jest życie w tym momencie. Tak, to chodzi o ludzkie życie przecież. Skoro wewnątrz czuć dym spaliny, to nie może być miejsca. To jest duży problem. Ja mam nadzieję, bo tutaj pan zastępca wójta zgłaszał mi, że tutaj rozmawiał z wykonawcą i ta szkoła będzie brana pod uwagę jako pierwsza, jeżeli chodzi o termomodernizację, ten piec będzie wymieniany. Panie dyrektor, ale ja uważam, że ta sprawa jest niecierpiąca zwłoki. To trzeba działać już. Może ten przegląd kominiarski należałoby wykonać w chwili obecnej, przynajmniej w sposób udrożnić ten komin. Przeglądy są robione, natomiast no, ja rozmawiałem ostatnio z wykonawcą. No, problem jest taki, że tam będzie po prostu całkowicie też robiona kotłownia. I w związku z tym nie da się wstawić nowego kotła, bo będą płytki układane. No, będzie kotłownia zrobiona tak, jak powinna wyglądać, bo ona rzeczywiście jest kompletnie zdewastowana. Natomiast prosiłem przedstawiciela tej firmy, żeby po prostu fachowiec, czyli instalator, powiedział, co tam można zrobić, żeby ten kocioł w jakiś sposób dotrwał. Bo oni to w pewnym sensie sensownie uzasadniają. Musieliby wstawić kocioł i później go dalej zdemontować, bo inaczej nie zrobią remontu tej kotłowni w sensie budowlanym. To znaczy, no, będą w pierwszej kolejności, tylko muszą najpierw wyremontować to, co pomieszczenie i może po prostu ten instalator sobie poradzi z tym kotłem, żeby w nim żeby chociaż można było drewnem palić, jakoś wycinając coś tam, bo to jest tam z tym peletem jest tragedia. Panie wójcie, ale to musimy się już pochylić teraz nad tą sprawą, bo idzie zima, trzeba będzie palić. Pan wójt chce zabrać głos, proszę bardzo. Pan. Ten pelet, panie dyrektor, ten pelet w środku w podajniku jest cały czarny, on jest zwęglony. Pan wójt, tak, chce zabrać głos? Nie, to dziękuję. Jeszcze jakieś pytanie, tak? Tak, jeszcze mam kolejne pytanie tutaj już do pana wójta Kierepki. Panie wójcie, kiedy będziemy mieć ten odbiór prac gwarancyjnych naszej drogi powiatowej? Bo tutaj idzie zima, spadnie śnieg, za chwilę pewne niedociągnięcia zostaną przykryte i my zostaniemy troszkę tak na lodzie, przysłowiowo mówiąc, jak to idzie zima. Jeżeli chodzi o drogę powiatową. Tak, tak. Tak, bo to tak jak rozmawialiśmy, no uzgodnimy to z dyrektorem, Boże, jak on się nazywa, nazwisko mi Pan dyrektor. Z dyrektorem od strony wykonawcy i z dyrektorem z powiatowego zarządu dróg, bo to trzeba zrobić w obecności tych instytucji. Tak, oczywiście, tylko żeby nas zima nie zaskoczyła jak drogowców w tym wypadku.
No wie pan, no zima różnie wygląda, także może uda się to zrobić bez pokrywy śnieżnej. I jeszcze jedna rzecz, to też jak już jesteśmy przy drogach, chodzi mi tutaj o projekt remontu drogi wojewódzkiej 835, głównie dwa zjazdy na Cieplicę, jak i też do firmy Mebelbos. Tutaj już wcześniej i na osiedle Izabelin też właśnie. Już wcześniej rozmawialiśmy na ten temat, tam przeglądaliśmy te projekty, przecież tam nie ma żadnych takich bezpiecznych zjazdów, czy też do Cieplic, bądź też do firmy Mebelbos, gdzie tutaj pismo zostało już wysłane od dyrektora, pana Ryszarda Chyst, do wiadomości do wójta, do wojewódzkiego zarządu dróg, jak i też do firmy, która zajmuje się projektem. Także też może tak jak tutaj wcześniej pan Radnicowski wspomniał właśnie, interwencja czy też w jakimś stopniu może tutaj inicjatywa wójta byłaby wskazana, aby do tego tematu się przychylić i porobić te bezpieczne zjazdy do tych miejscowości. Mówimy tutaj o Izabelin, Cieplice, jak i też firma Mebelbos. Pan wójt powie? No to... Panie radny, to w tej kwestii tak naprawdę to pewnie trzeba było pojechać bezpośrednio do Zarządu Dróg Wojewódzkich, ale do Wydziału Infrastruktury w Rzeszowie i tam tą kwestię z nimi przedyskutować, bo z tego co wiem, to oni tam już pewne kroki, jeżeli chodzi projektowe, poczynili na takim bardzo zaawansowanym etapie. I no, trzeba było tam chyba na miejscu dowiedzieć się, czy jest możliwość jeszcze jakichkolwiek zmian, jeżeli chodzi o ten projekt, który jest na etapie ukończenia. Tak, właśnie tutaj przed chwileczką, no nie wiem, kilka dni temu pan sołtys otrzymał projekt tych skrzyżowań, czy też tej drogi i w ogóle tam nic nie jest uwzględnione, to o co apelowałem, czy też wspólnie tutaj z panem dyrektorem z Mebelbos apelujemy. Może zróbmy to w ten sposób. Ja spróbuję umówić tam spotkanie i poproszę wtedy tu przedstawicieli was, czyli nie wiem, pan radny z panem sołtysem podjedziemy razem wspólnie na miejsce. Dobrze, no to fajnie. I jeszcze jedno takie pytanie, czy odnośnie projektu budżetu, nad którym się pochylimy prawdopodobnie gdzieś pod koniec roku, będziemy jeszcze debatować? Będzie jakaś dodatkowa dyskusja, czy też komisja, czy więcej nie będziemy mieć możliwości zabierania głosów? Bo jeśli nie, to ja miałbym tam około 20 uwag, troszkę pytań, a to jest dużo czasu. Proszę się z uwagami jeszcze wstrzymać, bo ja na pewno będę chciał zrobić wspólne komisje łączone, jeżeli chodzi o projekt budżetu, bo uważam, że wszyscy radni powinni też mieć możliwość wypowiedzenia się w tej kwestii. No to dobrze, to w takim wypadku tutaj wstrzymuję się z tymi moimi pytaniami. Natomiast ja takie pouczającą informację. Więc jeżeli wychodzimy z założenia, że chcemy mieć budżet zrównoważony, to te uwagi mają polegać na tym, na to zmniejszyć, na to zwiększyć i tyle. Także panowie podjęliście już decyzję, że wzrostu dochodów nie będzie, bo podatki zostawiamy. W związku z tym musicie zdawać sobie z tego sprawę, że tak wygląda później praca nad budżetem. Tu zmniejszamy, tu zwiększamy, tu zmniejszamy, tu zwiększamy. To będziemy dyskutować na komisjach. Pierwszy. Proszę. Dobrze, pan wójt jeszcze, tak? Nie, tam jeszcze. Łucowski, proszę bardzo. Dobrze, że pan wójt tak mówi o tym, no bo trochę jest takich wydatków tutaj, które widać, że można by było ich ograniczyć i wtedy na te pieniądze by były, na to, co mówi radny Szewczyk. Ale ja właśnie będę drążył to jeszcze, taka umowa dżentelmeńska była i nawet nie dżentelmeńska, ale taka, co pan wójt obiecał przy odbiorze tego chodnika, że te pasy na tym parkingu będą namalowane. I teraz taka sytuacja jest, bo było teraz u nas takie, były duże wydarzenie w kościele, były rekolekcje, dużo przejeżdżało ludzi z zewnątrz, naprawdę, i oni po prostu się zaczęli gubić, bo ci nasi ludzie to naprawdę stają tak, jak stają. I dopiero straż pożarna, no to pan to sam widział, no i chodzi o to, że straż pożarna musiała, jak to mówią, interweniować i
i po kolei rozstawiać. Wystarczyłoby tylko tamten wjazd na ten parking, nawet już nie rozdzielać tych, tylko wjazd, żeby ludzie nie tego wjazdu nie zastawiali, żeby się jakoś ustawiali sensownie. No to jest troszkę dać tego waszego wykonawcę, co robił ten chodnik. On tam ma kogoś tam do tego. Nawet, ja już mówiłem o tej farbie, żebym ja nawet tę farbę kupił z własnych pieniędzy. No dobra, no ale jak już ta, jaka taka sytuacja. Zróbcie to, tam nie ma dwie linie dorysować, bo słuchajcie, bo ksiądz 200 ton kamienia kupił i ten zawalił ten patok, tam zrobił, żeby był parking, ale przez to teraz, przez ten chodnik, to się tak zrobiło, jak się zrobiło i ludzie stają fatalnie i to nie dało nic, a koszty poszły w błoto. No, zróbmy, żeby to jakoś troszkę usensownić to, no nie? No to nie jest dużo, prawda? Panie radny, oczywiście w tej kwestii tutaj się nikt nie wycofuje z tego, z tych zapewnień i one będą zrealizowane, także niech pan dziękuję będzie bardzo. Spokojny. Dziękuję bardzo. Natomiast określając ludzi, że nie wiedzą jak stawać, no to nie powinni wsiadać do samochodu. Bo nie, to, no tak, to tak już nawiasem mówiąc, bo ale, mówię, ale jeżeli ktoś nie potrafi zaparkować na parkingu, to... Ale to jakbyśmy o tym, panie wójcie, mówili to szerzej, to połowa ludzi, no, tak, połowa ludzi musiałaby w Polsce nie jeździć, bo wie pan, jak jeżdżą niektórzy, to nie ma, to nie tak, tylko no, naprawdę, jakby to było narysowane, tak, będzie to inaczej, to jest tak samo jakby... Można powiedzieć, są znaki drogowe. Po coś one są? Wtedy ludzie jakoś to tutaj respektują. Tutaj, jeżeli chodzi o oznaczenie tam przejazdów na tych parkingach, postaramy się to w miarę szybko jakoś tam... Proszę bardzo, pan radny Kierepko. Szanowny panie przewodniczący, ja mam kilka spraw natury formalnej, bo dostaliśmy dziś przed sesją, jak przed każdą sesją, zmieniony porządek obrad, dostaliśmy nowe uchwały, też zmieniające budżet. Pan zastępca Wójta powiedział, że to w zasadzie nie ma żadnego znaczenia, bo tak, my w sumie nic do tego nie mamy. Tylko że no, potem to radni głosują ten budżet i my bierzemy za to odpowiedzialność. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że pan radny Szewczyk zgłosił wniosek formalny. Pan przewodniczący powinien ten wniosek poddać pod głosowanie. Ja to zgłaszałem. Formalnie. Kolejna sprawa jest taka, u nas w statucie jest zapis, że przed sesją musimy być powiadamiani 5 dni wcześniej i mamy otrzymywać projekty uchwał. No i w dzień sesji dostajemy nowe projekty uchwał, które są zmienione. Nie mamy czasu się z nimi zapoznać, więc uważam, że wniosek pana Szewczyka był tutaj zasadny. Więc dlaczego nie został przegłosowany? Dziękuję. Tyle panie radnych? Tak, dziękuję. Na pewno się do tego ustosunkujemy. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych? Proszę bardzo, radny Jeżeli Bobko. Można, ja mam taki mniej ważny wniosek, zapytanie. Dostaliśmy na osiedlu bardzo ładne oświetlenie. Ludzie się przyzwyczaili do tego, że ładnie świeci. Od czwartku co się stało? Złośliwi mówią, że to ze względu na to, że podłączone zostało inne oświetlenie, u nas zostało wyłączone. Ja uważam, że to nie jest to, tylko chciałem się dowiedzieć, kiedy ono zostanie uruchomione. Jest bardzo ciemno, to jest duże osiedle i naprawdę bym prosił o to, żeby tę sprawę ruszyć. I druga sprawa. Mam pytanie, panie wójcie, kiedy tę drugą warstwę asfaltu skończą na terenie gminy mówić, żeby te nasze okienko tam załatać? Dziękuję. Panie radny, ja w sprawie tego oświetlenia, które tam faktycznie nie świeci w tej chwili, to zostało zgłoszone w piątek rano do serwisanta bezpośrednio. Kiedy usunie usterkę, naprawdę nie wiem, bo on ma czas umowny też na to. Natomiast no, jest to zgłoszone, formalnie wszystko jest zgłoszone i w piątek rano było zgłoszenie, które poszło do serwisanta. A kiedy taka możliwość, że ono zaświeci w końcu? Bo to tak ludzie pytają, ciemno i samemu odpowiedzi. No zaświeci jak serwisant usunie usterkę. No, jak mogę panu powiedzieć inaczej? No. Nie, nie.
Tak, jeżeli chodzi o tą drugi temat, ta warstwa druga, ona jeszcze w tej chwili nie jest wykonywana, bo to jest, tak jak żeśmy rozmawiali, będzie zrobione w ramach tych robót, które tam się będą, ta druga warstwa wykonywana w miejscowości Powłoka. Dlatego pytałem o tą drugą warstwę. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Kierepka. Ja tylko chciałem zapytać, czy dostanę odpowiedź na moje pytanie. Tak, dostanie pan odpowiedź, ale to myślę, że po sesji. Proszę bardzo, pan radny Brzycki. Chciałem zwrócić się do tego pytania, jeżeli chodzi o wnioski sołtysu, bo dostaliśmy projekt budżetu. Czy ten projekt budżetu będzie zaktualizowany, czy tutaj były już zawarte te wnioski? Raczej nie, bo nie wiemy, bo nie wiemy, gdzie one są, ale czy dostaniemy poprawiony, żebyśmy mogli już dyskutować na komisjach z poprawionym ewentualnie budżetem? Słuchajcie państwo, to tak, komisje, które będą obradować na bazie tego projektu, który dostaliście. I jeżeli będą jakieś zmiany, to na zasadzie poprawek, autopoprawek do budżetu. I to tak wygląda, jeżeli chodzi o pracowanie nad projektem budżetu. Ten projekt budżetu był złożony przez panią skarbnik, no, konieczność była wysłania go do zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej, bo tam są też terminy, to wszystko warunkują terminy. I teraz my możemy już jedynie zrobić zmiany do tego projektu na bazie autopoprawek do projektu. Będzie tam tych wniosków sołtysów w tym budżecie, to nie będzie problemu z realizacją? Ja nie wiem, czy te wnioski w ogóle do pani trafiły, do pani skarbnik, tak? No to trzeba będzie po prostu je przeanalizować. Ja dlatego do państwa mówię, no muszę zobaczyć, gdzie to ewentualnie, że nie trafiły, to gdzie utknęły te wnioski, więc. No. Mówiąc czysto kolokwialnie, bo na chwilę obecną nie rozstrzygaj mi tego tematu, bo ja nie wiem, co się z nimi stało, czy a może, nie wiem, może są uwzględnione. Nie? Ale sołtysi mają informacje, do kiedy mają złożyć te wnioski? No to jest, wynika ze statutu. Tyle na ten temat, proszę bardzo, pan radny. Ja mam takie pytanie do pana wójta. Odnośnie przebudowa budynku szkoły podstawowej imienia tam Jana Pawła II w Adamówce pod działalność klubu dziecięcego Leśna Kraina. I co to ma być, raczej znaczy ten klub dziecięcy, co to ma być, niech wójt o tym coś powie i ja będę miał za chwilę z tym jakby dalsze jedno pytanie. To może bardziej pani dyrektor CUS-u na ten temat powie, bo to są działania, które prowadzi CUS i tam będzie prowadził te działania. Proszę o mikrofon, pani dyrektor. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie radny, klub dziecięcy to jest inaczej żłobek, tylko tak naprawdę nie może on nazwy żłobka, dlatego że żłobek ma większe wymagania, jeżeli chodzi o sanepid i straż pożarną. Jeżeli chodzi o nasz klub dziecięcy, będzie to miejsce dla 14 dzieci w wieku do 3 lat. Planujemy uruchomienie tego klubu dziecięcego. To jest po prostu inaczej nazwa żłobek, prawda? Od 1 września 2025 roku. Dziękuję bardzo. I właśnie odpowiedziała pani na moje drugie pytanie, które miałem zadać właśnie, bo chodziło mi o to, że taki budynek stoi w Adamówce i właśnie, że na taki żłobek by się przydał właśnie. To będzie żłobek, no i bardzo, tak, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Żłobek ma po prostu dużo większe wymagania. No, no wiem, ale właśnie dlatego chciałem o to dopytać, co to będzie, bo to tak ładnie brzmi, ale właściwie tak nie wiadomo było, o co to chodzi, no tak. Nie? Rozdzielnie posiłków, toalety, to byłoby dużo większe wymagania. W tym momencie możemy, jeżeli chodzi o klub dziecięcy, połączyć to już z obiektem, który tam jest, czyli z oddziałem przedszkolnym. No dziękuję bardzo. No bardzo, 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 bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. Jeszcze jakieś inne pytania? Proszę bardzo, pan wójt jeszcze. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli państwo nie macie już innych tematów na forum rady,
to ja bym chciał Państwa dzisiaj zaprosić, tak jak żeśmy kiedyś wspominali już o tym, na obejrzenie Domu Kultury w Adamówce, bo pewnie większość z Państwa nie miała tej okazji jeszcze. Jeżeli Państwo wyrażacie taką wolę, to zapraszam w takim razie. Myślę, że tak 5 minut czy tam 10 minut i byśmy mogli pójść tam pooglądać obiekt. Dziękuję panu wójtowi. Ja jeszcze jest organizowana, drodzy państwo, przez pracowników gminy szlachetna paczka. Jeżeli ktoś z państwa radnych by się chciał dołożyć do tej szlachetnej paczki, to mamy tutaj na parapecie pudełko. Taka była prośba od pracowników gminy. Także dziękuję bardzo za udział w sesji. Dziękuję panu wójtowi, wicewójtowi, pani dyrektor, pani skarbnik, paniom Suntysom, panom i paniom Suntysom, paniom i panom radnym, pani protokolant. I dziękuję bardzo za udział w sesji. Sesję uważam za zamkniętą.